Proszę Państwa, naszym gościem specjalnym jest pan dr Jarosław Szarek, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. I zaszczycił nas również pan dr Władysław Brenda. Ja przed chwilą dostałem tę wizytówkę, zastępca dyrektora Edukacji Narodowej w Instytucie Pamięci Narodowej. Czy coś się dzieje, nie tak? Dziękuję bardzo. To może ja trzymam za blisko ust. Tak? Dobrze. O. Proszę, proszę mi mówić, bo za każdym razem są troszeczkę inne warunki z tymi mikrofonami. Proszę Państwa, temat wypisałem na tablicy. Realizacja misji IPN-u na przykładzie działalności edukacyjnej. To jest temat rzeka. Pan profesor mówił, że może mówić półtorej godziny. I bardzo proszę, jeżeli pan profesor się będzie chciał rozpędzić do półtorej godziny, to proszę bardzo i... O, dziękuję. Ojej. Przepraszam, kilka funkcji na raz, pewnie. To będzie do rozdania, to co jest za mną, za udział w dyskusji. To jest specjalna premia za udział w dyskusji, także potem jest przewidziana dyskusja mniej więcej pół godziny. Potem jeszcze jest przewidziane coś jego na górze. Proszę Państwa, tradycyjnie. Także proszę zajmować miejsca, jak tylko kto może. Proszę Państwa, zaczynamy. Oddaję mikrofon i głos panu prezesowi. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, jestem doktorem, nie jestem profesorem. To tak na początek. Chciałem podziękować serdecznie za zaproszenie. Lech Kaczyński, no, człowiek, który rozumiał, czym są dzieje Polski, czym jest nasza historia i wiele zrobił dla tej historii. Niestety tak krótko. Bardzo serdecznie również dziękuję za Państwa tak liczną obecność. Część z Państwa rozpoznaje to miejsce i Państwo. Wszystko to razem powoduje, że tutaj czuć tchnienie wolnej, niepodległej Polski. Proszę Państwa, no, ja mógłbym rzeczywiście ten wykład o takim temacie wygłosić, ale myślę, że lepszą formą tego spotkania będzie rozmowa. Ja powiem może na początek parę zdań, czy parę dziesiąt zdań wprowadzenia, a później może porozmawiamy sobie, no bo to jest, myślę, najcenniejsze. Ja bym na pytania chętnie Państwa odpowiedział. Tak myślę, że będzie lepiej. Szanowni Państwo, no, Instytut Pamięci Narodowej. Mam tutaj wydruk z ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W grudniu minie 20 lat. 20 lat od uchwalenia ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Tak naprawdę działamy od 18 lat, od 2000 roku. I proszę Państwa, ustawodawca, powołując Instytut Pamięci Narodowej, napisał, że mając na względzie zachowanie pamięci o ogromie ofiar, strat i szkód poniesionych przez naród polski w latach II wojny światowej i po jej zakończeniu, patriotyczne tradycje zmagań narodu polskiego z okupantami, nazizmem i komunizmem, czyny obywateli dokonywane na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego i w obronie wolności oraz godności ludzkiej, obowiązek ścigania zbrodni przeciwko pokojowi ludzkości i zbrodni wojennych, a także powinność zadośćuczynienia przez nasze państwo wszystkim pokrzywdzonym przez państwo łamiące praw człowieka, jako wyraz naszego przekonania, że żadne bezprawne działanie państwa przeciwko ludzkości nie może być tolerowane i tak dalej. Postanawia się. To jest preambuła Instytutu Pamięci Narodowej, ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej. No te słowa, myślę, mówią wszystko. Myślę, trzeba chyba wrócić do początków, końca lat 90. tego przełomu, kiedy powstawał Instytut Pamięci Narodowej. Jaki to był czas? No, żyliśmy od 10 lat w Polsce, którą nazywano wolną Polską, niepodległą. 10 lat minęło od 1989 roku. Co stało się w 1989 roku? Czy odzyskaliśmy niepodległość? Tak jak teraz,
możemy śmiało powiedzieć, że ponadwiekowej niewoli nasi przodkowie w 1918 roku doprowadzili do zmartwychwstania Polski. Czy to była transformacja? To okropne słowo. Ja go bardzo nie lubię, bo powstało wiele publikacji, wiele książek o tej transformacji. Czyli jaka to jest Polska po transformacji? O co w tej transformacji chodziło? Taka to była sytuacja. Co było punktem odniesienia dla twórców Instytutu Pamięci Narodowej? To było to przekonanie, że komunistyczna Polska, która przez dziesiątki lat niewoliła nas wszystkich, która niszczyła wszystkie aspiracje wolnościowe, niepodległościowe narodu polskiego, nie może mieć żadnych tajemnic. I nie może w niepodległej Polsce być, niepodległa Polska musi być w sposób jakiś wyraźny oddzielona od Polski komunistycznej. Niestety sytuacja jest taka, że w wielu segmentach naszego życia ten podział nie nastąpił do dzisiaj. Minęło blisko 30 lat, a niestety widzimy, jak ta spuścizna po PRL-u niestety nadal nam doskwiera. Ale myślę, czy tylko spuścizna po PRL-u. Myślę, proszę Państwa, tu właśnie w tym roku, myślę, trzeba w ogóle spojrzeć szerzej na nasze dzieje 100 ostatnich lat, 200 i na dzisiaj. Jakie dzisiaj stoją wyzwania przed nami Polakami? Jakie są dzisiaj zadania, które naród polski, bo instytucje, które mam zaszczyt kierować, jest to słowo przez wielu niestety nielubiane, naród i pamięć. Jakie to na nas wszystkich, jakie to zobowiązania na nas nakłada. Proszę Państwa, ostatnie dwa wieki, to ile lat w tym czasie cieszyliśmy się wolnością i niepodległością? To 1/4 tego okresu i teraz trzeba zastanowić się nad tym, na ile ta niewola pozostała w nas do dzisiaj. Ostatnie dwa wieki to jest, proszę Państwa, nieustanne zmaganie się, żeby Polska była. To nie jest tak, że o wolną, niepodległą Polskę walczyli wszyscy. O tą Polskę walczyła elita. To zawsze tak było, zawsze tak jest w historii. Ale proszę Państwa, co pokolenie, to my traciliśmy znaczną część tej elity. To począwszy od czasu jeszcze tutaj, po powstaniowe, te XIX-wieczne powstania, zrywy. To była deklasacja elity, odbieranie jej majątków, wygnanie ziem polskich, poniewierka, tułaczka i ucinanie głowy, fizyczne ucinanie głowy. I potem po pokoleniu przychodziło młode pokolenie i znowu rozpoczynało tę walkę. Znowu. I tak, proszę Państwa, przyszedł 1918 rok. Myślę, że to jest jedno z ważniejszych takich również wyzwań dla Instytutu Pamięci Narodowej. To jest nowe zadanie, bo ustawowo, jeżeli patrzymy na ustawę, to Instytut Pamięci Narodowej, ten zakres lat 1918, tych następnych, gdzie budowano struktury niepodległego państwa, ma od 2 lat, bo to wcześniej zajmowaliśmy się okresem 39-89, od tej nowelizacji ustawy 2 lata temu w czerwcu. Jest to rok 1917, od 17 do 39. Dlatego 17, no wtedy zaczęły się zbrodnie na Polakach dokonywane przez system komunistyczny, który na szczęście zawładnął wtedy, a nieszczęście dla Rosjan i narodów późniejszego Związku Sowieckiego, tylko
tymi ziemiami. My powstrzymaliśmy to w 1920 roku. I myślę, że jednego sobie nie uzmysławiamy. Jednego sobie nie uzmysławiamy, w jakim stanie Polska była 100 lat temu i jak ta niewola zabocza nas zmieniła i jak zmieniliśmy się przez te następne 100 lat. Gdyby tu wokół nas stanęli nasi przodkowie sprzed 100 lat, czy moglibyśmy powiedzieć, że mamy taki sam system wartości, takie same ideały, że zostaliśmy tak samo wychowani, że w ogóle się zrozumiemy. Proszę Państwa, te ostatnie 100 lat, ten wiek, to był wiek, w czasie którego mieliśmy ten krótki okres niepodległości, trudnej niepodległości i my sobie nie uzmysławiamy wysiłku naszych rodaków, żeby to państwo zbudować. Często porównuje się rok 18, są takie próby, 18 z 89. To są kompletnie nieporównywalne rzeczy. Znaczy wychodziliśmy z zupełnie innych też, w innym punkcie wyjścia byliśmy. Absolutnie nie można porównywać zaboru do systemu komunistycznego. Zabory nas niszczyły, prawda, odbierały nam polskość, ale nie odbierały nam systemu wartości, nie odbierały nam tego porządku moralnego. Natomiast to zostało całkowicie zrujnowane i to było celem systemu komunistycznego. Celem zaborców nie było stworzenie nowego człowieka, tylko było stworzenie z Polaków ludzi poddanych temu czy innemu cesarzowi. Natomiast komunizm poszedł tu o wiele dalej. Ta pycha człowieka, stworzenia, prawda, nowego człowieka. Jaki to był człowiek? No to trzeba zobaczyć, jakie są korzenie tego systemu. Rok 1917 i czego zaznali nasi rodacy na Kresach Rzeczpospolitej. Ta orgia szaleństwa, zniszczenia, proszę Państwa, to jest coś niezwykłego. Dorobek pokoleń został bezmyślnie zniszczony, spalony, biblioteki, całe to dziedzictwo kulturowe. To zło, to jest też tajemnica komunizmu, nad tym się nikt nie zastanawia, ale cóż to jest, że człowiek nagle zaczyna posuwać się do takich czynów. Człowiek, który tam przez lata żył normalnie, nagle takie szaleństwo zła. Jak czytamy te kresowe, chociażby nawet Kornela Makuszyńskiego z Kresów, jego opisy, to jest coś niezwykłego. I tam to zło się zaczęło. I to zło powstrzymaliśmy w 1920 roku. I ja powiem tak, że naiwnie myślałem przed laty, że jak Polska była w takiej moralnej zapaści jeszcze kilka lat temu, że wydawało się, że pewne rzeczy już są przesądzone, że nie ma żadnej granicy dla znikczemnienia, to myślałem, że Polacy tam pokolenie wcześniej, że nam pokazali, jak wygląda wielkość. I takim momentem wielkości, że jest rok 1920. No nie, proszę Państwa, trochę się pomyliłem, bo byliśmy tacy sami. Większość z nas wtedy przed 100 laty była obojętna, czy Polska będzie, czy nie będzie, ale mieliśmy kilka takich kwestii, które nas bardzo różniły. Mieliśmy niepodległościową elitę, mieliśmy inteligencję. Inteligencję, której punktem odniesienia była Polska i mieliśmy młodzież. Mieliśmy młodzież, która wiedziała, czym jest Polska i tych młodych chłopaków nie zabrakło właśnie w 1920 roku, a to się zaczęło już we Lwowie, Olęta i tak dalej, powstanie.
to najmłodsze pokolenie. I te ogromne straty na początku tej niepodległej Rzeczpospolitej. Ta Polska przyszła. To była Polska biedna, to była Polska, w której byliśmy, skala podziałów politycznych, niechęci, nienawiści była, no, myślę, że większa niż teraz. Znaczy podział, spór to jest coś naturalnego. Ale Polska niezwykłej biedy, zniszczenia. I to jest ten wysiłek naszych przodków, żeby z tych trzech dzielnic zaborczych stworzyć jeden organizm. Proszę Państwa, to są rzeczy, pięć pokoleń, no to się już nasiąka mentalnością zupełnie. Polacy z Wielkopolski, Polacy z Galicji żyli przez kilka pokoleń w zupełnie innym systemie. Przecież ile było walut, ile było kodeksów karnych, to trzeba było wszystko scalić, systemów szkolnych, prawnych, ekonomicznych. I to zrobiono walcząc na wszystkich frontach, walcząc o wszystkie granice, a jednocześnie zmagając się ze zwykłą ludzką obojętnością, z tym, że ta wolność, która przyszła w 18 roku, dawała też możliwość robienia gigantycznych majątków, często nieuczciwych. I to jest to przewartościowanie takie po pierwszej wojnie światowej, jak ono nastąpiło, to też jak się patrzy na tamte czasy, jest też utyskiwanie, kto jeździ wtedy właśnie do tych miejsc letniskowych, że to są Noworysze i Dorobkiewicze. I tak to się ta Polska zaczęła, te 20 lat. I różna to była Polska. Była na pewno nie idealna. Żaden system nie jest idealny. Tutaj ludzkie słabości są ponadczasowe. Ale niepodległa Polska jedno stworzyła. Stworzyła szkołę, która wymagała. I ta szkoła wychowała to młode pokolenie. Młode pokolenie, które później straciliśmy. Straciliśmy w tej wielkiej apokalipsie, jaką była druga wojna światowa. I to jest niezwykły dramat. I myślę, to też Instytut Pamięci Narodowej będzie robił, uzmysłowić, pokazać tą skalę strat. To jakoś nie funkcjonuje. Zbrodnia pomorska, jesień pelplińska, to wymordowanie elity, wymordowanie nauczycieli, księżni, aptekarzy, wójtów, burmistrzów, lekarzy, prawda, tą lokalną elitę z małych miasteczek. Ludzie, którzy tam od pokoleń żyli, byli tą lokalną elitą. Oni byli pierwsi na listach proskrypcyjnych. I to zwymordowano. 100 tysięcy, 200 tysięcy. To jest tylko 1939-1940 rok. I przyszedł tutaj okupacja niemiecka, okupacja sowiecka. I to wszystko, co przez te 5 lat przeżyliśmy i do czego doszły zniszczenia wojenne. No porównywalne takie, jakie były w czasie I wojny światowej. Tego też się, to się też zapomina, tą odbudowę po I wojnie światowej. Jeżeli na 90% ziem Polski toczą się walki w czasie I wojny światowej, a na 1/4 100 tysięcy kilometrów kwadratowych uporczywe walki. Mamy połowę zniszczonych dworców kolejowych, szkół, mostów, tej infrastruktury komunikacyjnej wszelakiej. Nie mamy przemysłu. Ten szczątkowy przemysł, który był na granicach, byliśmy na granicach imperium, został wywieziony, prawda? Maszyny zostały puste podłogi w zakładach pracy. I to trzeba było odbudować. To 20 lat odbudować. I co przez te 20 lat robiliśmy? I znowu przyszło zniszczenie. Zniszczenie niewyobrażalne dla nas. My sobie nie możemy realiów okupacji wyobrazić. Co to znaczy żyć pod taką presją, że można wyjść z domu i nie wrócić i stracić najbliższych, prawda? I dzisiaj, gdy ludzie wymagają od nas codziennego heroizmu, od naszych przodków, to niech postawią się w takiej sytuacji. Bo łatwo się mówi dzisiaj w fotelu wygodnym, pijąc
pijąc kawę, wymagając masowego heroizmu. Heroizm nigdy nie jest masowy. A później, proszę Państwa, te marzenia, to, że ta walka, że gdy patrzymy tak w twarze tych młodych ludzi, na te wszystkie albumy z Powstania Warszawskiego, z oddziałów leśnych, ci młodzi chłopcy, te inteligentne twarze. Teraz jeden z naszych pracowników, pan doktor Kazimierz Krajewski, wydał taki album o batalionach uderzeniowych na Wileńszczyźnie, prawda? Trzeba na te twarze zobaczyć, inteligentne twarze, studenci, młodzież. I oni wszyscy poszli, można powiedzieć, na szafot. I później ci, którzy zostali, byli dobijani. W ubiegłym roku zmarła wybitna postać. Zresztą pan prezydent Lech Kaczyński znał panią profesor Barbarę Otwinowską. Prawda? Osoba, która całe życie walczyła o to, żeby pamięć przetrwała, żebyśmy sobie uzmysłowili, czym były te pierwsze lata komunistycznego zniewolenia do 1956 roku, bo ten okres jakoś wstydliwie często po 1989 roku pomijano, dlatego że niektórzy architekci, prawda, tych przemian po 1989 roku znaleźliby się tam, ale po drugiej stronie. I profesor Otwinowska powiedziała takie zdanie, które napisała, utkwiło mi w pamięci, że gdy przyszła po wojnie, zapisała się na Uniwersytet Warszawski i potem w 1937 roku została aresztowana. Zresztą my w przyszłym roku chcemy pokazać taką wystawę o tych młodych akowcach, prawda, którzy przeżyli powstanie i nie zdążono w ten czas, taki, gdy próbowali się urządzić, prawda? No żyć normalnie, prawda? To jest normalnie, że człowiek chce żyć normalnie. I przed do tego momentu, gdy zaczęto ich aresztować, poszła na uniwersytet i ona mówi, to był Uniwersytet Akowski. 3 lata w Fordonie wróciła i to był już Uniwersytet Zedempowski. Przez ten czas zupełnie zmieniono uniwersytet. I później w 1989 roku powiedziała, że niestety ta operacja wymiany elity powiodła się. Nam zamieniono inteligencję, prawda, i elity. I powiem, że w tym momencie to jest, jeżeli mówimy o działaniach edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej, to jest główne zadanie, tak to widzę, Instytutu Pamięci Narodowej. W tym momencie odbudowa elit niepodległej Polski. Praca z młodzieżą. Bo proszę Państwa, z moimi rówieśnikami, czy z naszymi rówieśnikami, ci, którzy, że tak powiem, są oddani sprawie niepodległej Polsce, to są. Ale ci, którzy mają obojętny lub wrogi stosunek do niepodległej Polski, myślę, że my ich już nie nawrócimy. Zresztą może czasami szkoda czasu. Trzeba potężnej, organicznej pracy, takiej u podstaw, mało widowiskowej. Czasami rzeczywiście pracy, która wydaje się, że nie przyniesie efektów, ale to trzeba robić. To trzeba robić. To jest główne zadanie Instytutu Pamięci Narodowej. Stąd te wszystkie nasze warsztaty dla nauczycieli. Ja mówię o tych rzeczach, których może nie widać. Warsztaty dla nauczycieli, konkursy, wykłady dla uczniów, pójście w pozytywnym tego słowa znaczeniu na prowincję, poza wielkie miasta. Stąd nasza taka inicjatywa Biało-Czerwony Szlak, Moja Niepodległa, gdzie pokazujemy taki elementarz tych ojców niepodległości, ale po małych miasteczkach, do ponad 120 miast to dotrze, do zakładów pracy. Stąd taka inicjatywa w około 20 miastach, poza tymi wielkimi, powiatowych, Akademia Niepodległości, wykłady w takim gronie często z historykami o tych wydarzeniach sprzed 100 lat. Położenie nacisku na odbudowę tych więzi. Nieprzypadkowo naszą opowieść o tym w takim wymiarze edukacyjnym, prawda, zaczęliśmy dużo wcześniej, bo w
ubiegłym roku, w grudniu, w Stróży, małe miasteczko, to znaczy miasteczko, to jest wioska, 500 około mieszkańców Stróża, tuż pod Limanową. Szkoła, która tam jest od wieku. Wcześniej to był dwór, w którym, proszę Państwa, Józef Piłsudski i jego szczelcy założyli w 1913 szkołę oficerską. Przeszło 80 osób przez tą szkołę. Absolwenci tej szkoły dostawali taką odznakę parasola. Często jak patrzymy na Piłsudskiego, on ma tą odznakę parasola. Elitarna taka odznaka tam. Sostkowski przeszedł, no, znaczna część tej elity legionowej II Rzeczypospolitej. Oni tam byli przez kilka tygodni, szkolili się. Myśmy przed tą szkołą, Instytut Pamięci Narodowej ufundował taką tablicę, taki billboard, prawda, ze zdjęciem sprzed 100 lat, gdy stoi tam jeden z plutonów na czele z porucznikiem Pomerańskim, on potem poległ pod Łowczówkiem, był ranny, z małego szpitalu później, ale młodzież wchodzi do tej szkoły i codziennie patrzy na tych trochę starszych od niej, bo to szkoła podstawowa, młodych ludzi, którzy wtedy zaczynali ten marsz do niepodległej Polski, bo to jest też kolejne zadanie. Chcemy pokazać, że wielka historia działa się w małych miasteczkach. To jest, myślę, że to jest element taki, często się pomija, ale myślę, jeżeli młody człowiek dotknie tej historii, tego miejsca, tej osoby, prawda, tu ważna rola świadków historii, to jest to bardzo silnie na niego oddziałuje, tym bardziej, że żyjemy w świecie teraz internetu, jakiejś wirtualnej rzeczywistości, a to jest realne miejsce i ta Stróża. Chcemy takie miejsca pokazywać i budzić zarazem też dumę tych młodych ludzi z tego miejsca, żeby oni byli też również strażnikami tej pamięci, bo tego nam też trzeba. Odbudowy tego patrzenia na historię jako zobowiązań naszych wobec tych pokoleń, które były. Że my nie jesteśmy się, nie, historia Polski nie zaczęła się ani w 1944 roku, ani w 1989. Zaczęła się w 1966 roku. Wtedy umiejscowiliśmy się w jądrze cywilizacji łacińskiej, europejskiej. To jest nasze najważniejsze zobowiązanie. I teraz, myślę, to jest jeden z najważniejszych naszych wyzwań, prawda, na dzisiaj. To jest zobowiązanie dla nas. My musimy być strażnikami tej cywilizacji, tych wartościami. Tego od nas oczekuje Europa. I to jest to zobowiązanie Polaków, tych, którzy zwyciężali pod Wiedniem w 20 roku, którzy tworzyli Solidarność. To musimy pokazać, bogactwo cywilizacji łacińskiej. To jest... Ja nie wiem, czy to się zakończy powodzeniem, proszę Państwa, ponieważ od dwóch i pół wieków jesteśmy poddani destrukcji. Destrukcji, która niszczy fundamenty tej cywilizacji. To jest rewolucja francuska, to jest rewolucja bolszewicka i to jest rewolucja, która trwa do dzisiaj, rewolucja 1968 roku. I to jest, myślę, i nie wiem, ale trzeba tutaj, po to człowiek żyje, trzeba dać świadectwo. Tego nas uczył książę poetów, prawda, po to żyjemy i trzeba siać. I myślę, że to jest takie duże wyzwania. Instytut Pamięci Narodowej chce pokazać bogactwo tej naszej przeszłości. No ja tu nie będę mówił o konkursach, o tych wszystkich rzeczach. No to są rzeczy oczywiste. Robimy tyle, ile możemy, ale to jest główny nasz cel. Wystawy, książki, to jest, myślę, bardzo, bardzo ważne. Ja ostatnio, proszę Państwa, bardzo dużo wcześniej i teraz, niektórzy mi to zarzucają, że bardzo dużo jeżdżę po Polsce, że spotykam się z ludźmi, odznaczam i tak dalej, ale i wcześniej też to widziałem, czy w własnej działalności jeszcze przed byciem prezesem. Bardzo dużo jeździłem po Polsce i widziałem taką Polskę, której nie zobaczymy w telewizorze.
nie zobaczymy w gazetach. Po prostu widziałem młodych, wspaniałych ludzi. To była nadzieja, proszę Państwa. I to jest, myślę, też nasza dzisiaj i siła, i słabość. Ponieważ ci ludzie gdzieś są, to są niesamowite, to wspaniali ludzie. To jest po prostu ludzie, którzy budzą nadzieję, ludzie oczytani, ludzie inteligentni, ogromnej wiedzy. I potem ci ludzie gdzieś nikną, prawda? I nie wiem, czy my gdzieś nie potrafimy, prawda? No, a my musimy to odwrócić, to co zaczęło się w 1968 roku. Ale myślę, że to się stanie. No, musimy, ci ludzie muszą wrażliwi na Polskę, no za kilka lat nas zastąpić. Potrzebujemy takiej elity, a to są ludzie, którzy, proszę Państwa, takie jedno niesamowite doświadczenie pamiętam sprzed kilku tygodni, jak spotkałem takich młodych chłopaków, licealistów z Dolnego Śląska i oni mówią, że oni przeczytali taką książkę tam kiedyś i ta książka ich odmieniła. Oni czytają, oni później zaangażowali się w pracę poszukiwawczą razem z panem profesorem Szwagrzykiem, a w lokalnej prasie, w ich miasteczku ich określono, no proszę wybaczyć, ja zacytuję, no tam łowcami padliny. No, to jest ten spadek po komunizmie, proszę Państwa, że pewnych rzeczy się nie mówi, pewnych rzeczy się nie robi. Niestety żyjemy w świecie, gdzie, proszę Państwa, kolejne granice są przekraczane, barbarzyńskie granice. Te, które uwolnił bolszewizm w 1917 roku. To myślę, to jest bardzo groźne zjawisko takie moralnego nihilizmu, bo ono ma duże wsparcie, ponieważ to jest droga do uderzenia w naszą cywilizację. Ono się w sposób niesłychanie dramatyczny i bolesny właśnie objawiło tutaj, w stolicy, na krakowskim przedmieściu, latem 2010 roku. Zyskało wsparcie największych mediów. I to jest, i później widzimy w różnych odsłonach, ale to o to samo chodzi, to widzimy, do czego wzywał jeden pracownik Uniwersytetu Warszawskiego i to określenie łowcy padliny. To jest ten sam świat. To jest czyste zło, myślę, ale zło jest zawsze krzykliwe. Dobro zwycięży, tylko my musimy pomóc temu dobru, a żyjemy w takim świecie, że pędzimy, nie mamy czasu, a trzeba się czasami zatrzymać, czasami poświęcić trochę czasu dzieciom, wnukom, młodemu pokoleniu. Ja niestety więcej obcym poświęcam dzieciom niż własnym, no ale trudno, no taka służba, taka misja. Myślę, jeszcze wracając do tego roku 1918 i to, co my mamy zrobić, bo tych, jak obliczyliśmy tu różnych naszych przedsięwzięć na rok 2018 i wokół tego roku Instytut Pamięci Narodowej przygotował około ponad 450, no może, no ale to, znaczy proszę Państwa, mam takie nieodparte wrażenie, że myślę, no co zostanie po tym stuleciu. Przecież często jeździmy gdzieś w Polsce, widzimy pomniki, tablice, prawda, stulecie Konstytucji 3 maja, tam te XIX-wieczne, Wiktoria Wiedeńska, nasi przodkowie, jakie zostawiali materialne świadectwa. Co my jako Polacy zostawimy? Czy to będzie jedna akademia tylko? Ja wielokrotnie to zawsze to powtarzam,
Znaczy tu Poznań, gdzie do dzisiaj nie odbudowano pomnika wdzięczności, pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pomnik w 1939 roku odsłonięty przez prymasa Londa. Kilkaset tysięcy nie tylko poznaniaków, mieszkańców Wielkopolski, ale Polaków z całej Polski. Wotum w kamieniu w Spiżu za niepodległą Polskę. Ta biedna Polska, to był czas kryzysu w 1932 roku, ten pomnik zbudowała. Niemcy od razu, to jest siła pomnika, Niemcy od razu go zburzyli w 1939 roku i niepodległa Polska od 30 lat, Polska po transformacji nie jest w stanie tego pomnika i nie zbuduje. No tak, nie wiem, co nasze dzieci i wnuki powiedzą o naszej sile zorganizowania, jeżeli my takich rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić. I to jest też, tu jest kolejna kwestia taka, zawsze to też podkreślam, to banalne jest, ale w ogóle my chyba nie wiemy, sobie nie uzmysławiamy, jaką wartością jest niepodległość, bo my ją mamy, ona nas nic nie kosztuje, no to się możemy kłócić, spierać w ogóle, no ale czy coś budujemy? I, no ale to zawsze tak było, no ale jak tej niepodległości zabraknie, czy zacznie brakować, to już zwykle jest późno. W 1795 roku straciliśmy niepodległość, ale ta utrata trwała blisko wiek, a myślę, tutaj jest 2018 i, no i co zostanie? Ja myślę tutaj, a tutaj drogę, myślę, że tutaj drogę, jak zawsze to nad tym się zastanawiałem, ale to była wielka mądrość w czasach PRL-u prymasa Wyszyńskiego. Przecież ta 9-letnia nowenna przed chrztem Polski no była takim... takim 9-letnim przygotowaniem do tej wielkiej rocznicy. Jakiś trud musiał naród w różnych no segmentach swojej aktywności podjąć, ale przypominanie tego fundamentu. 9 lat to trwało, jasnogórskie śluby narodu i potem milenium, dochodzenie do tego. No niestety dzisiaj czas biegnie szybciej, prawda, ale nie ma takiego programu, takiej niepodległościowej, ja mówię już w wymiarze świeckim, prawda, takiej nowenny, prawda, dochodzenia do tego uzmysłowienia sobie, czym jest niepodległość, a to jest potrzebne, bo proszę Państwa, jeżeli my utyskujemy na to, że nie mamy filmów w kulturze masowej, które opowiadają o naszej historii Polski, no bo artyści nie są tym zainteresowani. No można im zapłacić, ale jeżeli nie ma tej elementarnej wrażliwości, no to nie powstanie arcydzieło. I tu też jest potrzeba nam tej elity. Jeżeli my wydajemy audiobooki z Markiem Kwaśnym, który czyta tam pamiętniki Zdzisława Bońskiego, Uskoki czy Tałaszkiewicza Żelaznego, i on mówi, że on jest objęty ostracyzmem w środowisku, dlatego że on w takich, a nie innych filmach występuje, no to coś tu jest do końca chyba z nami nie w porządku, bo w 1920 roku to nie zabrakło artystów, którzy na ochotnika szli do armii, ale był też teatr rozmaitości, prawda? Tutaj słychać była armata, a publika się bawiła, śmiała, jakby tej wojny nie było. To jest normalne, ale to artyści, dziennikarze, profesorowie, naukowcy, studenci szli na ochotnika, prawda? Na ochotnika z ich, że tak powiem, umiejętności wojskowych może dużego pożytku nie było, ale dla zwycięstwa jest moralność. Oni wierzyli w zwycięstwo. Oni często ginęli, ale oni temu wojsku, które się wycofywało od Kijowa, prawda, od Dźwiny, oni dali siłę, że zwyciężymy. I tak to się stało. A
Myślę, nie wiem, czy dzisiaj to tutaj takie, to już wychodzę poza to, bo myślę, że zaraz sobie porozmawiamy, że myślę, coś tracimy. Mamy naprawdę możliwość, tak mi się wydaje przynajmniej, działania, zrobienia czegoś, a myślę, my śpimy, ponieważ no, inni to zrobią za nas. Nie zrobi. Nikt tego za nas nie zrobi. My musimy ten czas dobrze wykorzystać. Nie wiem, może tak jest, że rzeczywiście my jesteśmy zdolni się porwać na wielkie czyny. Takim czynem był chociażby było lato 1980 roku, gdy po raz kolejny, wbrew wszelkim przewidywaniom, no, zmieniliśmy bieg historii. Ten mały naród tu między Odrą a Bugiem, tak przesunięty na zachód, prawda, zmieniliśmy tak nagle bieg historii, bo jak się popatrzy na te tłumy idące w marcu 80 roku do urn wyborczych, posłusznie, potem te miliony na pochodach pierwszomajowych, to nikt by nie przypuszczał, że ci ludzie dokonają tak wielkiej, największej rzeczy, jaka zdarzyła się nam w końcu XX wieku, Solidarność, Więc myślę, można też i być optymistą z takich, to nam zawsze wychodziło, tylko że w beznadziejnych takich sytuacjach potrafiliśmy się zmobilizować, tylko może po co do takich sytuacji beznadziejnych się doprowadzać, jak można coś wyciągnąć, jakieś nauki z historii, gdy jest czas budowania, odbudowania, a naprawdę myślę, że teraz też jest wiele do odbudowy, bo PRL, jak mówi pan poseł Legutko, przerwał tą ciągłość z tymi poprzednimi pokoleniami. Myślę, że to jest do tworzenia, ten naderwany łańcuch pokoleń, ale to, co jest najdramatyczniejsze i najtragiczniejsze, że po 1980 roku nie rozpoczęliśmy odbudowy niepodległej Polski, nie sięgnęliśmy do tej ciągłości. Proszę pamiętać, PRL, czym jest PRL? To jest takim wyrwanym kawałkiem z naszej historii i wrzuceniem jakiegoś obcego ciała. Ale nie ma pierwszej Rzeczpospolitej, drugiej, trzeciej Rzeczpospolitej. Jest niepodległa Polska. I PRL jest zupełnie obcym ciałem, prawda, w nasze ciało wepchanym, prawda. I to trzeba no, przeżyć, odrzucić, oczyścić, ale myśmy tego nie podjęli. Rozpoczęto jakąś po 89 budowę hybrydy jakiejś, która jakiegoś takiego, nie wiem, golema, Frankensteina, kawałki z tego i ze smutkiem muszę powiedzieć, że niestety niektórzy do dzisiaj tak myślą, że to się wpisze, prawda? Wpisze się, wszyscy się pogodzimy i to się wpisze w taką jedną tradycję, tożsamość. Nie, PRL w żaden sposób nie może się wpisać w polską tradycję. To jest obca zupełnie tradycja. Ja jak tutaj jechałem, proszę państwa, w samochodzie tam coś czytałem i tak o tym obcym ciele myślałem. I przeczytałem o tej akcji niszczenia dokumentów, tych, które dzisiaj są w Wojskowym Biurze Historycznym, już w latach tam 2000. I można różne dokumenty niszczyć, ale proszę państwa, tam zostały zniszczone całe metry dokumentów z wojny polsko-bolszewickiej. Więc kim trzeba być, żeby takie rzeczy niszczyć? I to się działo nie tak dawno. Ci ludzie nadal są między nami. To są zupełnie ten. Ci ludzie są i niestety mają nadal bardzo duże wpływy i możliwości, ale jak mówię, no, trzeba budować i ja uważam, że w Instytucie Pamięci Narodowej no, to staramy się robić. Raz wychodzi, raz lepiej,
raz gorzej. Czasami są od nas takie oczekiwania, żebyśmy zastąpili całe państwo polskie. Są segmenty, gdzie to możemy zrobić, a są, że mamy po prostu za mało możliwości, za mało sił, narzędzi, bo to, proszę Państwa, relacje polsko-żydowskie są ważne, ale tym głównym nurtem naszych dziejów to jest opowieść o polskiej wolności. Na ten temat powinny powstawać filmy, powinny powstawać książki. To powinniśmy pokazywać na świecie, bo to jest nasze dziedzictwo, wolność. Wolność, za którą byliśmy i myślę, że jeszcze jesteśmy, zapłacić najwyższą cenę. I to jest też zobowiązanie jakieś wobec tych pokoleń, które minęły. Ta opowieść o tej cenie, jaką oni zapłacili za to, żeby była niepodległa Polska. My tą niepodległą Polskę mamy. No i teraz jest odpowiedź, czy jesteśmy im coś winni, czy nie? Czy oni nas w ogóle nie obchodzą? Ja jestem przekonany, że powinni w każdym razie. Dlatego te działania Instytutu Pamięci Narodowej, żeby każdy ten okruch zniszczony, prawda, i stąd też nasze działania, żeby przywrócić ludzi, przywrócić ich dzieła, te, które zostały zepchnięte gdzieś w niepamięć. A to, proszę Państwa, przez kilka pokoleń trwało to spychanie w niepamięć, w plugastwo. I druga sprawa, też jeszcze jedna ważna rzecz, gdy mówimy o takich zadaniach dla nas. To są ci wszyscy nasi przodkowie, to jest ta elita, która została wymordowana w czasie okupacji w Katyniu, w tylu innych miejscach, w Palmirach, później dobijana na Rakowieckiej i w tylu innych miejscach. Ci ludzie czegoś nie dokończyli. To była inteligencja, to była elita. Oni odeszli, prawda? To jest też ta suma ich dzieł jest do dokończenia, do podjęcia. Oni nie napisali żadnej książki, nie wychowali dzieci, nie przekazali im tego wielkiego dziedzictwa, któremu, żeby zacytować te najsłynniejsze słowa, któremu na imię Polska. I żeby tak zakończyć, jest rok też setny, ale i rok 40. To wtedy się policzyliśmy i tak myślę, musimy się jakoś dzisiaj policzyć. Ci wszyscy, dla których Polska coś znaczy, którzy nie mogą przejść obojętnie wobec jakiegoś samotnego nagrobka pod Krzemieńcem, na cmentarzu janowskim we Lwowie, gdzieś nad Zbuczem. Wspaniała książka. Dobrze, że jest taka literatura. Nowe odkrycie. Helak, prawda, jego powieść ostatnia nad Zbuczem. Arcypolska opowieść, niezwykła książka. Dobrze, że jest wydawnictwo Arkana. To ono przywróciła. Wczoraj była rocznica urodzin Floriana Czarnyszewicza. Tego, która odpisał, o tym trzeba powiedzieć, nad Berezyńcy, między Dnieprem a Berezyną. Proszę Państwa, tam trwali Polacy, trwali przez dziesiątki lat, przez pokolenia. Trwali, bo nie uciekali od polskości, bo pamiętali o tej Wielkiej Rzeczpospolitej, pamiętali o wierze ich ojców. Mimo że byli mniejszością, to przetrwali. Dla nich narodziny Rzeczpospolitej było w jakimś sensie, której wszystko oddali wcześniej, prawda, służąc w Wojsku Polskim, zaciągając się do tych jednostek, które formowały się w Bobrujsku. Później ta Polska tak od nich się odsunęła. I później przyszła dla nich operacja polska NKWD, to oni byli ofiarami. A inni, tak jak sam Florian Czarnyszewicz, nie znaleźli sobie miejsca w Polsce, migracja. Te losy pasierbów, niezwykle wstrząsające historie, ale właśnie wczoraj była rocznica urodzin Floriana Czarnyszewicza. Dobrze, że takie postacie
są przypominane, że ta literatura wraca, bo my musimy też odbudować polską kulturę. Żeby polską kulturę odbudować, tą czerpiącą z tego dziedzictwa, no to trzeba młodego pokolenia, trzeba elity. Tu też to jest też to wielkie, wielkie zadanie dla Instytutu Pamięci Narodowej. To dochodzimy znowu do początków. Praca nad elitami. Myślę, proszę Państwa, no już długo by można, ja jestem gadułą niestety, myślę, żebyśmy porozmawiali teraz. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Czy pan dyrektor, pan dyrektor tak, przyjechał bardzo zaangażowany jest przez lata, był zaangażowany, żeby polskość trwała w jakże pięknym i szczególnym miejscu na Warmii i Mazurach, prawda, z Olsztyna do nas przyjechał. To może jeszcze kilka... To może parę słów, skoro jest tak daleka, proszę bardzo. To znaczy, szanowni państwo, rzeczywiście moje stałe miejsce zamieszkania to jest ziemia mazurska, natomiast od kilku miesięcy dzięki propozycji pana prezesa mam zaszczyt pełnić funkcję zastępcy dyrektora Biura Edukacji Narodowej IPN-u. I tutaj poznaję, na czym polega prawdziwe wyzwanie. Ten tytuł dzisiejszego spotkania mówił o działaniach, o misji IPN-u, którą można dostrzec poprzez działania edukacyjne. I rzeczywiście myślę, że więcej będzie okazji do opowiedzenia o tym podczas rozmowy, do której razem z panem prezesem zachęcam. Ja tu wspomnę tylko o takich kilku poziomach, na których działania edukacyjne Instytutu Pamięci Narodowej są podejmowane. Bo to z jednej strony są działania adresowane do bezpośrednio do młodzieży. Zajęcia w szkołach, prowadzenie różnych warsztatów, lekcji, wykładów dla młodych ludzi. Jeszcze niedawno podejmowaliśmy te działania włącznie z poziomem przedszkolaków. To był akurat pewien projekt krakowski, dlatego o nim wspominam. To są działania adresowane do tych, którzy młodych ludzi mają kształcić, czyli nauczycieli. Szanowni Państwo, przez cykl szkoleń zaplanowany na najbliższe na ten rok miniony i następny rok szkolny, to jest tylko jedno szkolenie, jeden cykl szkoleń dotyczący zmagań o niepodległą Polskę. Według moich bardzo luźnych szacunków, więc być może troszeczkę zaokrąglam w górę, proszę mi wybaczyć to samochwalstwo, może przyjść około 1000 nauczycieli. To jest naprawdę spora grupa zawodowa, która systematycznie przez 2 lata będzie uczestniczyła w naszych zajęciach związanych z upamiętnianiem, z jak gdyby poświęconych odzyskaniu niepodległości. Ale to jest tylko jeden z cykli szkoleń. Takie szkolenia były prowadzone w minionych latach. Są doraźne warsztaty dla nauczycieli ograniczone do 1-2 spotkań, a nie do cyklu 2-letniego. A więc to też pokazuje pewną skalę działań adresowanych do nauczycieli. To są działania adresowane do takich środowisk jak państwo, czyli odpowiedź na zaproszenia różnych, przepraszam za określenie, sformatowanych grup, ale także takich lokalnych społeczności, które chcą czegoś dowiedzieć się o historii, czy lokalnej, czy historii najnowszej. I wtedy bardzo często zwracają się do Instytutu Pamięci Narodowej z prośbą, żeby ktoś przyjechał i coś powiedział. I wychodząc naprzeciw takim działaniom, Instytut Pamięci Narodowej podjął 2 cykle wykładów. Jeden to jest tak zwany przystanek historia, realizowany głównie w dużych miastach wojewódzkich, ale na przykład jest taka podlasko-olsztyńska specyfika, czy tam warmińsko-mazursko-podlaska specyfika, gdzie tych przystanków łącznie jest kilkanaście i one są głównie w miastach powiatowych, a więc właśnie w małych ośrodkach. Systematycznie co miesiąc przychodzi ktoś, kto opowiada o historii regionu czy historii najnowszej, w zależności od oczekiwań i umowy z lokalnymi środowiskami, do osób w różnym wieku, już nie tylko młodzieży, tych, którzy chcą posłuchać. I tu już nie przychodzą tylko osoby zaangażowane w te działania, nazwijmy to patriotyczne, ale często również osoby przypadkowe. I to jest nasz ten plus, że przy okazji ściągamy ludzi, którzy niekoniecznie mają podobne spojrzenie na przeszłość, a dzięki takim wizytom, uczestnictwu w takich przystankach historia, powoli
ja to tak brzydko nazywam, ten nasz jad tam się sączy. Przepraszam za określenie. To jest Akademia Niepodległości, o której pan prezes wspomniał, w 20 miastach w Polsce, niewielkich ośrodkach. Znów systematyczny cykl wykładów prowadzonych przez wybitnych historyków poświęconych niepodległości Polski. To jest próba dotarcia do różnych środowisk i młodzieżowych, ale również do rodzin poprzez na przykład gry edukacyjne. Drodzy Państwo, myślę, że około 20 gier edukacyjnych w ciągu istnienia Instytutu Pamięci Narodowej zostało wydanych. Niektóre z tych gier, no to są głównie gry planszowe, historyczne. Ale co jest ich atutem? Nie to, że młody człowiek może pobawić się, rzucić kostką i tam powiedzmy w takim historycznym anturażu zagrać sobie z kimś. W to grają całe rodziny. A więc te działanie edukacyjne poprzez grę historyczną, taką planszówkę tak zwaną, ma ogromny walor wychowawczy, bo pozwala, oczywiście jeżeli tylko taka jest wola, przy jednym stole usiąść całej rodzinie i wspólnie w tą historię się pobawić przez zabawę do nauki. To są filmy, takie powiedziałbym rakiety kosmiczne, jak film Niezwyciężeni, który obejrzał, panie prezesie, 25 milionów na całym świecie osób. Więc takie animacje bardzo nowatorskie, bardzo atrakcyjne, ciekawe. To są wreszcie wystawy. Oczywiście o tych wszystkich działaniach można by mówić godzinami. Ja Państwa nie będę tym zamęczał, chyba że będą jakieś konkretne pytania, na które będę umiał odpowiedzieć. Oczywiście, jeżeli nie będę umiał, to będziemy wspólnymi siłami z panem prezesem improwizować. Dziękuję. Dziękujemy serdecznie. Już zaraz uwzględnię wszystkie podniesione ręce, tylko mam tutaj parę komentarzy, też podnoszę i dopuszczam się do głosu, ale na krótko. Proszę Państwa, był tutaj u nas gościem ze 2-3 lata chyba temu pan profesor Marek Jan Chodakiewicz i promował taką swoją książkę Transformacja czy niepodległość, tak? To jest odpowiedzmy na to pytanie. Transformacja czy niepodległość? Czy mamy niepodległość? Czy tylko mamy pokłosie transformacji? Tak? Celowo tego słowa pokłosie używam w różnych znaczeniach. Proszę Państwa i proszę Panów, Pana Prezesa i Pana Dyrektora. Ja pamiętam, kiedy wreszcie zaczęto mówić o Katyniu, kiedy tutaj przyjechał minister Jelcyna i przywiózł rozkaz Stalina i et consortes w sprawie Katynia, to wtedy ukazała się taki rysuneczek w tygodniku niejakiego Czeczota, wykopki polskie. I tam Polacy z motykami, prawda, kopią sobie, prawda, a to kostka, a to coś wykopią, prawda. Proszę Państwa, i cały czas to pokłosie na nas ciąży, prawda, cały czas. Ja tam dałem takie pytanie, żeby już być bardziej konstruktywny. Jaki wpływ ma Instytut Pamięci Narodowej nie na prawo, bo się okazało, że średni, prawda, ale na reformę szkolnictwa. Na reformę szkolnictwa. Tutaj była u nas pani minister Anna Zalewska i potem zostawiliśmy jej taki memoriał, ja go napisałem i jeszcze konsultowałem się z wieloma mądrymi ludźmi. Dlaczego nie przywrócić w nowym liceum 4-letnim łaciny? Tutaj się pani profesor filozofii upominała o filozofię właśnie. Jaka była odpowiedź pani minister? Żadna. Żadna. Od 2 lat nie możemy się doczekać odpowiedzi. Była tylko taka doraźna odpowiedź dla pani profesor filozofii. No tak przychodzą do mnie różni, upominają się, a może o filozofię, może o łacinę, może o astronomię. Prawda? A proszę Państwa, śmiem twierdzić, że historia to jest zbyt poważna sprawa, żeby ją zostawić tylko historykom. Oczywiście nie jestem tu oryginalny, dlatego że bez wspomagania na przykład łaciną czy filozofią to niewiele się zdziała. Czesław Miłosz napisał w Zniewolonym umyśle i to wszystkim umknęło. Te 4 paszkwile nie umknęły, bo to były paszkwile jednak. Potem do tego samego Borowskiego napisał kilka pochwalnych wierszy, jak się dowiedział, że umarł, tak? A zrobił z niego potwora. Proszę Państwa,
To napisał Miłosz w Niewolonym Umyśle, co to jest dialektyka. Że dialektyka to rozlać naftę koło pieca i powiedzieć, że pożar jest koniecznością historyczną. I właśnie tą dialektyką marksistowską nie tylko nas bardzo długo karmiono. Przepraszam, co z tym mikrofonem zrobić, żeby... A, przepraszam bardzo. No to dlatego. Trzeba go tam zabrać albo wyłączyć, tak? Dobrze. Już oddaję głos, tak. Już oddaję głos. To chciałem się tylko powołać jeszcze na profesora Legutkę, który swego czasu był ministrem edukacji narodowej. I ktoś go zapytał z euroentuzjastów, dlaczego w polskich szkołach nie powstają kluby Europejczyków. On powiedział, proszę bardzo, niech takie kluby powstają, niech tam się uczą łaciny. Także no tutaj jeszcze taką mam próbkę łaciny, to oczywiście Marek Tullius Cicero, Historia testis memoriae lux veritatis magistra vitae, czyli świadek pamięci, światło prawdy i nauczycielka życia. Jeszcze mam z Seneki Non schole sed vitae discimus. Uczymy się nie dla szkoły, ale dla życia. Proszę bardzo, oddaję głos Państwu. Może Pani Ola, proszę. Dzień dobry. Aleksandra Bieniszewska, Muzeum Lwowa i Kresów. Najpierw chciałabym się odnieść do tego, co panowie mówili o edukacji. Rzeczywiście jest w tej chwili walka o młodzież. Zgadzam się absolutnie z tym. Trzeba walczyć o tę młodzież na wszelkich frontach. Nasze muzeum na przykład od kilku lat organizuje taką akcję edukacyjną Tajne Komplety. Na początku mieliśmy, kiedy zaczynaliśmy, mieliśmy tylko 12 uczniów, a w tym roku, kiedy organizowaliśmy uroczystości Żołnierzy Wyklętych, proszę sobie wyobrazić, że przyszło już ponad 500. Także warto. Druga rzecz, jeśli chodzi o Wiesia Helaka, mówię Wiesiu, bo znam się z Wiesiem Helakiem, to wcześniej on wydał w wydawnictwie Trio u Bogusi Radziwon fantastyczne książki też dotyczące chociażby Lwowską Noc, więc to jest jakby kontynuacja. I teraz mam pytania takie. Przedtem był IPN i była Rada Pamięci Ofiar i Męczeństwa, prawda? Rada została zniesiona, ale w tej chwili powstały kolejne ośrodki, takie jak chociażby Ośrodek Badania nad Totalitaryzmami, czy chociażby Instytut Solidarności i Męstwa, do którego zresztą muszę się pochwalić na wniosek na środowiska kresowego. Pisaliśmy z mężem program. Od początku byliśmy trochę zdziwieni, bo raczej uważaliśmy, że tym powinna się zająć IPN. I mam takie pytania. Czy nie uważa pan, panie prezesie, że trochę się to wszystko rozmywa? Powstające te nowe ośrodki jednak wchodzą trochę w drogę IPN-owi. Czy to jednak IPN nie powinien mieć w tym momencie ten głos decydujący? Nie wiem, być może, że się mylę. No i drugie pytanie. Tutaj cały czas mówimy o zbrodniach hitlerowskich, mówimy o zbrodniach sowieckich. Ja, ponieważ jestem kresowianką, wspomnę o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów. To, że mordy popełniane przez Ukraińców, naród ukraiński też niestety na Polakach, to się ciągnie od zbrodni humańskiej, prawda, czyli tych zaszłości. Podczas pierwszej wojny światowej, po pierwszej wojnie światowej powstały komisje, bo wtedy też dokonywano ludobójstwa na Polaków przez ukraińskich, na przykład strzelców sieciowych, i powstały komisje, które zbierały materiały, nawet w naszym muzeum są takie materiały, są świadkowie tych zbrodni, nikt nie został rozliczony, więc kolejna zbrodnia ukraińska jakby uniknęła konsekwencji i tego... No, nie ma kary. Teraz znów ludobójstwo też, proszę Państwa, no, troszeczkę jest pychane znów w niepamięć. Niby się o tym mówi, coraz więcej ludzi o tym wie, ale w dalszym ciągu, gdyby nie film Smarzowskiego i jednak mimo wszystko działalność IPN-u, w dalszym ciągu no, jest to spychane w niebyt. A nie ukrywajmy, proszę Państwa, że na przykład mord na Wzgórzach Wólewskich to nie jest zbrodnia tylko niemiecka, ale Nachtigal, czyli żołnierze mordujący profesorów lwowskich światowej sławy, byli Ukraińcami. Więc czy my tak naprawdę nie powinniśmy też i pamiętać, i mówić o tym właśnie na lekcjach na przykład? Czy to jednak nie jest naszym błędem, że po raz kolejny odstępujemy od ukarania zbrodniarzy i z tej strony? Jeszcze dodam do tego, czy IPN jest... Ale to... Czy IPN
jakieś ma naciski wewnętrzne czy zewnętrzne, polityczne, żeby tej sprawy zbrodni wołyńskiej, ludobójstwa wołyńskiego w ogóle nie ruszać? To jest w proporcji tak mało o tym, a w tym roku jest 75-lecie przecież Krwawej Niedzieli, apogeum tej zbrodni. Dlaczego tak jest? Ja tylko komunikat, nie mam pytania. Ten papier, co tam leży i te kasety, które pani przekazała, to jest historia scenariusza od rozbiorów do niepodległości. Od 7 lat. Punktem tam najważniejszym jest powstanie listopadowe. Przy najlepszych recenzjach odrzucane przez telewizję. Czyli ta opowieść, którą pan snuł, jest zawarta tam w skrócie na paru kartkach. Tego w wolnej Polsce nie można zrobić. I pierwszym winnym jest tu moim zdaniem minister Gliński, który stworzył taki system konkursu na film o tematyce historycznej, że o powstaniu listopadowym po prostu nie było wśród jurorów zainteresowania powstaniem listopadowym, które kończy się tutaj jak powstańcy styczniowi po rękach całują marszałka Piłsudskiego. To tylko to. Chciałbym, żeby pan się tym zapoznał oraz z tymi filmami, które są pułkownikami telewizji w wolnej Polsce. Może pan profesor odpowie? Pan profesor jest profesor. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi... Musimy korzystać tylko z jednego mikrofonu. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o kwestie ukraińskie, no muszę powiedzieć, że na to nie od nas zależy, że o pewnych naszych działaniach, no może też od nas, ale no nie wszyscy wiedzą, ale to przypomnę, to w ubiegłym roku to Instytut Pamięci Narodowej na skwerze Wołyńskim tam pod pomnikiem ufundował tablicę, na której jest wyraźne wskazanie, kto był sprawcą, że to nacjonaliści ukraińscy i że to było ludobójstwo, bo to, co zdarzyło się w 1933 na Wołyniu, później w Małopolsce Wschodniej, to jest ludobójstwo. I tutaj mówimy wyraźnie jednym głosem w tej kwestii. I co robimy? No już rozpoczęliśmy, bo to w kilku właśnie Instytut Pamięci, do tego zaraz się odniosę, jest potężną instytucją. Ja mówię, być może czasami za dużą, prawda, mamy 7 biur, Archiwum, Biuro Edukacji Narodowej, Biuro Badań Historycznych, Biuro Upamiętnienia Walk i Męczeństwa, Biuro Poszukiwań i Identyfikacji, Biuro Lustracyjne, Komisja Ścigania Zbrodni Narodu Polskiego, więc, że tak powiem, tych pól aktywności jest bardzo, bardzo dużo i tutaj jeżeli chodzi o te działania edukacyjne, takie bezpośrednie, to przede wszystkim warsztaty dla nauczycieli z pokazem filmu Wołyń. To my teraz, właśnie to Instytut Pamięci Narodowej w całej Polsce pokazuje teatr Nie Teraz, Starnowa, ballada o Wołyniu, ponieważ uważamy, że właśnie kultura jest... Przez kulturę trzeba opowiadać o historii. To jest bardzo ważne, bo takie też są nasze dzieje. To kultura potrafiła nam przetrwać i niestety nie wszyscy to dostrzegają, ale my w Instytucie Pamięci Narodowej mamy tego wagę i stąd młodzieży pokazujemy nie tylko filmy, ale właśnie przedstawienia teatralne. Stąd są, bo rzeczywiście jest niewielka wiedza, mamy publikacje, mamy teki edukacyjne i to, proszę Państwa, robimy we wrześniu. No jest niestety, są wakacje, ta rocznica apogeum, prawda, niedziela 11
lipca, no to są wakacje. My we wrześniu, prawda, w wielu oddziałach warsztaty właśnie takie, ta praca taka u podstaw właśnie dla nauczycieli, dla młodzieży, plus zaangażowani jesteśmy w upamiętnienie, prawda, w tablice, w obeliski upamiętniające ofiary tego ludobójstwa, a za dwa dni tutaj w Warszawie zapraszam na przystanek Historia na ulicę Marszałkowską do Centrum Edukacyjnego imieniem Janusza Kurtyki na międzynarodową sesję pod tytułem Relacje polsko-ukraińskie w czasie II wojny światowej. Będą historycy z Polski, z Ukrainy, ale wśród tych gości będzie również pani Ewa Siemaszko, będzie pan doktor Leon Popek, osoba niezwykle, nasz pracownik, niezwykle osoba zaangażowana właśnie w poszukiwania ofiar. To ostrówki, prawda, te ekshumacje jeszcze przed laty dokonywane. Więc my na tyle, na ile możemy, teraz będziemy wydawać kolejne wspomnienia dotyczące tego, co działo się na Wołyniu w 1943 roku. No niestety nie zdążyliśmy na rocznicę, ale w ciągu kilku tygodni kolejna książka na ten temat będzie się ukaże. Kilka w poniedziałek ubiegły, no można powiedzieć, rozpoczynaliśmy tak cykl tych różnych naszych przedsięwzięć w Krakowie, otwierając taką sesję pod tytułem Niedokończone msze wołyńskie pod patronatem skupa metropolity krakowskiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i pod moim patronatem. Mianowicie Niedokończone msze wołyńskie, że taki film będzie też pokazywany na przystanku Historia. Cóż to za inicjatywa Niedokończone msze wołyńskie? Jak Państwo wiedzą, te mordy zaczęły się w niedzielę i często Ukraińcy zaatakowali modlących się Polaków w kościołach. No to też pokazuje tą niezwykłość tej zbrodni, że to miejsce, prawda, sakrum, spotkania człowieka z Bogiem, gdzie modlitwy, pokoju, zresztą to w tradycji naszej cywilizacji łacińskiej, to był, prawda, kościół był miejscem azylu, gdzie się chroniono, gdzie. No tutaj to sponiewierano wszystko i też jest taka kwestia teologiczna, prawda? Te msze zostały przerwane, intencje niewypełnione, prawda? I to jest inicjatywa. Przed wielu laty powstała taka inicjatywa biskupa łódzkiego w Łódzku na Wołyniu, biskupa Marcjana Trofimiaka, żeby jak gdyby podjąć tę mszę na nowo. W Łódzku rozpoczęto w katedrze i one się odbywały zawsze 11 lipca. Później biskup Trofimiak przestał być biskupem, ale to było takie miejsce też, gdzie szukano jakiegoś pojednania właśnie w kościele. Biskup Marcjan Trofimiak już nie jest biskupem, ale te msze są kontynuowane właśnie na Wołyniu w niektórych kościołach. Także tych działań naprawdę, no tak myślę, jest wiele, natomiast rzeczywiście jest, no to były lata, szanowni państwo, no przemilczeń. W PRL w ogóle nie mówiono z powodów no ideologicznych, w ogóle to było milczenie na ten temat, a później i tu jest, myślę, już nasza wina, bo skazaliśmy te środowiska wywodzące się z Kresów, które przeżyły tą niewyobrażalną tragedię na odtrącenie takie, nie pochyliliśmy się nad tym ich bólem i ja powiem dzisiaj, ja gdy w Senacie składałem sprawozdanie kilka dni temu, pan marszałek Borusewicz zarzucił, że
że my wspieramy środowiska kresowe, a to są środowiska ziomkowskie, radykalne. Ja właśnie zaprotestowałem przeciwko czemuś takiemu, jak można tych ludzi, którzy tyle przeżyli, zostali pozostawieni sami z tym bólem, z tą pamięcią niewyobrażalną, tak nazwać. I to robi marszałek Senatu Niepodległej Rzeczpospolitej. Człowiek, który... No, tak nie można, tak nie można mówić. Jedyna jest kwestia taka, że myślę, że wiedza na ten temat, myślę, no wzrasta. To rzeczywiście tam żyjemy w świecie, gdzie popkultura jest niestety, prawda, tym takim nośnikiem też. Pamiętam tutaj film Wołyń, no, odegrał pewną rolę w budowaniu tej wiedzy też, wiedzy, bo tam przecież niektóre sceny to są niemal rzeczy jak sceny, można powiedzieć, dokumentalne. No to jest śmierć, prawda, Jana, Zygmunta Rumla, rozerwanego końmi, prawda. No to tam te sceny, że tak powiem, autentyczne historie mają odbicie w tym filmie. No tak, to jest po prostu, nie, no to jest, a ja zawsze podkreślam i to wielokrotnie mówiłem i też tutaj pan dyrektor przyzna, że męczę pana, męczę, bo ja naprawdę bardzo dużą rolę kładę na to i tu zmuszam, ale nie, żeby ta... To jest złe, brzydkie słowo, ale ta tematyka kresowa była oferta, bo ja uważam, że mnie zrozumiemy. Nie zrozumiemy. PR nie uczestniczy w przyszłotygodniowych w Legnicy Wielkich Obchodach Prawej Niedzieli. Ale to ja zaraz, ale szanowny panie, to właśnie, to jest dobry głos, ponieważ tych inicjatyw, są no, setki, państwo to zobaczą, ale to nie wynika ze bo oddział akurat wrocławski, Instytut Pamięci Narodowej jest bardzo aktywny, jeżeli to jest oni potomkowie tych ludzi, gdzie ta społeczność jest bardzo liczna, to oddział właśnie we wrocławski podjął taką inicjatywę na Odrze, proszę państwa, będzie jak gdyby odbudowa taka tej pamięci o flotylli pińskiej, prawda, tam pomnik powstanie już z wojewódzkim, to proszę państwa, że my nie uczestniczymy we wszystkich, no my nie możemy być wszędzie też, proszę wybaczyć, no my jesteśmy, nam się też zarzuca, że myśmy, są pytania, tam odmówili patronatu, prawda, w takiej inicjatywie, prawda, w Lublinie teraz, inicjatywę, w której uczestniczył, miał referat dyrektor oddziału w Lublinie, pracownicy z Lublina, tylko tam kwestie jakieś organizacyjne były, a nam się to zarzuca. Nie, naprawdę my doceniamy znaczenie tej tematyki. Ja wielokrotnie podkreślałem, proszę państwa, że tu nie będzie żadnych przemilczeń, tu żadnych wątpliwości. To było ludobójstwo. Ale z drugiej strony my podejmujemy rozmowy czy współpracę z Ukraińcami na zupełnie innych polach. To myśmy podpisali umowę z archiwami Winnicy w Odessie, w Płoskirowie czy Chmielnickim, które przekażą nam dziesiątki tysięcy materiałów o operacji polskiej na Ukrainie. Na samej Ukrainie to około 40 tysięcy Polaków zamordowanych. To ubiegły rok, 80. rocznica tej zbrodni. To właśnie Instytut Pamięci Narodowej przeprowadził dla nauczycieli warsztaty. Wydaliśmy tekę edukacyjną. Kilkaset stron. Tekst autorem jest między innymi pan profesor Henryk Głębocki. Prawda, do każdej szkoły średniej ta teka dotarła. Warsztaty. W Krakowie, w takim miejscu szczególnym, na Trakcie Królewskim, gdzie od lat 1989 roku stoi Krzyż Katyński. Obok jedna tablica, prawda, poświęcona zesłańcom. 40-41 rok. Zawiesiliśmy taką drugą tablicę po polsku i mały napis w języku angielskim o tych ofiarach, co najmniej 111 tysięcy. To jest tam przechodzą tysiące ludzi, to jest pod Wawelem. Jest strona internetowa, są publikacje m.in. z archiwów gruzińskich, prawda, dokumenty. Książka się ukazała wspólnie z Pocztą Polską. Wydaliśmy znaczek pocztowy w nakładzie 30 milionów egzemplarzy poświęcone operacji polskiej.
Komisja ścigania podjęła śledztwo. Byliśmy w Dołbyszu, prawda, pod Żytomierzem, tym miejscem, gdzie mordowano Polaków, gdzie pod miejscowym kościołem jest tablica z setkami nazwisk Polaków, same polskie nazwiska. I proszę Państwa, tam znowu rozbrzmiewa język polski. Są polskie dzieci, my im dajemy książki, przekazujemy. No takie działania podejmujemy. No, teraz, za kilka tygodni, przepraszam, ale mówię o kresach, za kilka tygodni wysyłam bastonę książek na rajd harcerski na Litwę, na Wileńszczyznę, prawda, szlakami Józefa Piłsudskiego. Kilkudziesięciu harcerzy będzie tam wędrować. Myszał Goła, prawda. No to robimy, a że nie piszą o tym na czołówkach gazety, że nie interesuje się telewizja tym, no to jest, nie wiem, może nasza słabość, może nie umiemy o tym opowiadać, że nasze wystawy są od Kanady po MSZ, przecież je pokazuje, czy sami od Kanady po Australię, no to robimy, ale tu nie ma absolutnie przemilczania tego, co czego 75. rocznica będzie. Druga sprawa, już odpowiem, w jaki sposób tam uczestniczyliśmy. Pan profesor Włodzimierz Suleja był nawet przewodniczącym tego zespołu historyków, który miał podstawę programową zmienić, ale w tym momencie jak to zostało zmienione, nie mam tej wiedzy ostatecznie, ale wiem, że wśród urzędników były duże opory, prawda, żeby tych zmian, żeby w szkole nauczać o postaciach, o polskich bohaterach były. Natomiast jak najbardziej, ja też podzielam, że przedmioty musimy wrócić do klasycznej szkoły. I nauka łaciny, proszę Państwa, to jest jeden z fundamentów naszej cywilizacji. Ale to jest inna sprawa. To jest, proszę Państwa, to polskie. Ale nie, łacina, to, proszę Państwa, to jest nic znowu takiego. Już jest nawet ci nasi, prawda, Europejczycy, prawda, to myślę, że oni nie wiedzą, że we Włoszech 70% młodzieży się uczy łaciny, prawda. To porządkuje jakieś myślenie, naukę języka, logika, no to ja rzeczywiście, logika, filozofia. Ale to jest, no właśnie, tylko u nas się nie da i się nie. Jak najbardziej jestem, łacina powinna, ja przepraszam, PRL-owskie prowincjonalne liceum kończyłem, ale ja łacinę miałem. Ja łacinę miałem i to jest, i jeszcze jedno pytanie chyba było coś. Ojej. Ale nie, to ja, szanowna pani, no myślę, że, znaczy tu jest, myślę, to trzeba wszystko uporządkować, bo pracy jest tyle po prostu. Naprawdę, my, jeżeli by Instytut Męstwa i Solidarności skupił się na aktywności za granicą, to, czego od nas się często wymagamy, my też nie mamy do końca takich możliwości. Myśmy byli instytutem, żeby pracować wśród Polaków, naszych rodaków za granicą. Ich traktujemy, naszych ambasadorów. Ale to, myślę, jest takie pole aktywności, że to jak najbardziej. My tu nie aspirujemy nawet do objęcia całej aktywności. To jest... Dobrze. Tak, chciałam poddać pewien pomysł, zapytać przy okazji, że może to jest zrobione, czy częściowo, mianowicie właśnie czytając Nad Berezyńców i tego typu książki i też rozmaite rzeczy opracowując, zauważyłam, że fatalne są mapy. W internecie mapy są po prostu beznadziejne, to znaczy bywają i archiwalne, ale one są po prostu bardzo słabo czytelne, bardzo trudne do zinterpretowania. Plany, te atlasy wszystkie szkolne czy jakieś później wydawane, to bardzo słabo na nich widać ziemię pierwszej Rzeczpospolitej. Ja, żeby stwierdzić, gdzie jest Berezyna w stosunku do Dniepru i w stosunku do tych miejscowości tam opisywanych w tej fantastycznej, zupełnie chyba najdonioślejszej powieści, prawda, dokumentalnej z tamtych stron,
miałam ogromne trudności, żeby odnaleźć rzeki na przykład, bo nazwy rzek wcale nie są widoczne. Te rzeki gdzieś tam płyną, prawda, i gdzieś tam na dole 300 kilometrów dalej maciupeńkimi literami. Czy nie można by wydać jakiegoś albumu z mapami z pierwszej Rzeczypospolitej, już tego ostatniego okresu, czy rozbiorowego, czy też drugiej Rzeczypospolitej, po prostu, żebyśmy dokładnie wiedzieli, gdzie, o które ziemie chodziło i gdzie ta polskość sięgała, prawda? I żeby to wszystko jakoś nabrało wymiaru również wizualnego. Dziękuję. Może tak, trzy pytania i odpowiedź. Dobrze, raz, dwa, trzy i potem Bogusław Chomicki, też króciutko. Cieszę się, że mówione było o polityce historycznej i edukacji, ale mam taką uwagę, że w programach szkolnych jeszcze to jakby nie jest wyraźnie wyartykułowane takie terminy jak czwarty rozbiór Polski, jak okupacja sowiecka. Takie rzeczy były, a o tym w szkole się dzieci nie uczy. Poza tym mówmy o polskich bohaterach, bo ciągle pokutuje termin bandyci, a przecież mamy rotmistrza Pileckiego, największego polskiego bohatera. Akurat miałem takie szczęście, że moją wychowawczynią była wdowa po rotmistrzu Pileckim i naprawdę wiem, jaka to była świetlana i szlachetna postać sam rotmistrz. I ostatnia tylko uwaga. Dajemy sobie przyprawiać gębę antysemitów. Dlaczego tak się dzieje? Cokolwiek chcemy poruszyć temat, kto nas mordował, kto robił brzydkie rzeczy, od razu jesteśmy antysemitami. No musimy porozumieć się, żeby te rzeczy wybrzmiewały uczciwie, sprawiedliwie i żebyśmy nie dali się zagłuszyć taką etykietką. Dziękuję. Trzecie pytanie z tej strony. Daj mu mikrofon. Piotr Grzybowski. Ja odnośnie wprost tytułu dzisiejszego spotkania, bo też jestem częstym gościem w księgarni pracując obok budynku. Wydaje mi się, że troszkę mało jest jednak publikacji przeznaczonych dla młodzieży bezpośrednio takich, bym powiedział, no niepopularnych, ale w troszkę w innej formie niż takich wielkich prac naukowych, w których tam są całe półki, a młodzież idąca do księgarni niestety odchodzi z niczym. Nie ma tam pozycji dla młodzieży. Druga sprawa to, czy IPN też nie mógłby wspomóc chociażby, może nie wydawniczo, ale chociażby w postaci listy dostępnej lektur w innych wydawnictwach, które poleca, które rekomenduje jako najbardziej wartościowe. I trzeci, króciutka jeszcze też taka dygresja, bo szukałem pomocy w Związku Nauczycielstwa Polskiego, dochodząc do prawdy tablicy, która na Powązkach Warszawskich jest na mogiłach powstańców styczniowych. Jest tam zobowiązanie do wieczystej opieki nad tymi mogiłami przez 30 szkół warszawskich. I usiłowałem, prosiłem o pomoc ZNP, żeby zidentyfikować te szkoły. Oczywiście zerowa reakcja, ale tutaj wprost, czy IPN nie jest w stanie trochę jednak tą magmę lewactwa ZNP jakoś przełamywać, żeby tam ruszyć przede wszystkim, może jakiś wprost pion w IPN-ie, żeby powstał właśnie w stronę ZNP, żeby tą nicość, którą reprezentują w mojej ocenie historyczną, pokonać. Dziękuję uprzejmie. Janusz Andryszak, ja chciałem w takiej kwestii się spytać. Chodzi mi o sprawy wojskowe. 100 lat temu, akurat 101 lat temu, w 1917 roku był tak zwany kryzys przysięgowy, gdy Legiony Piłsudskiego odmówiły złożenia przysięgi na wierność armii niemieckiej i austro-węgierskiej. I w związku z tym legiony te zostały internowane. Piłsudski został internowany w twierdzy w Magdeburgu i uznawane to było natychmiast wtedy w okresie międzywojennym jako działanie na rzecz niepodległości Polski, jako działanie bohaterskie. I teraz przenieśmy tą sytuację na okres PRL-u. Ja
szukałem na internecie tej przysięgi wojskowej i praktycznie ona jest identyczna jak przysięga wojskowa w PRL-u, tylko zamiast przysięgi na dochowanie braterstwa broni armii niemieckiej i austro-węgierskiej, my mieliśmy dochowanie braterstwa broni armii radzieckiej. I my mieliśmy trzy postawy w okresie PRL-u w relacji do Ludowego Wojska Polskiego. Jedna to była ta masowa, że ludzie szli do wojska normalnie z poboru i przysięgali na tą wierność Armii Radzieckiej. Druga to były osoby, które szły ochotniczo w tym wypadku do szkół oficerskich i później tłumaczyli, lubili wojska, ale innego wojska nie było, więc przysięgali na wierność Armii Radzieckiej, wstępowali oczywiście obowiązkowo do PZPR-u i robili karierę zawodową w Ludowym Wojsku Polskim, osiągając wysokie stopnie wojskowe. No i była też trzecia grupa, osoby takie, które nie chciały tej przysięgi wojskowej na wierność Armii Radzieckiej składać i była to może grupa nieliczna, ale jednak była. One były szykanowane w różny sposób, niektóre miały wieloletnie więzienie, czy tak zwane różne wilcze bilety, nie przyjmowano ich do pracy. I nawet my mamy teraz taką sytuację bardzo oryginalną, bo weszła nie tak dawno ta ustawa o działaczach antykomunistycznych i osobach represjonowanych. I tam jest ciekawa rzecz w jednym miejscu, że osoba, która za działalność antykomunistyczną, jeśli była wcielona do wojska na okres 30 dni, jest traktowana jako osoba represjonowana. Ale taka sama osoba, która tak samo była powołana, a się nie stawiła, której groziło od roku do 8 lat więzienia, już nie jest traktowana jako represjonowana. Jest całkowicie przemilczane to. Więc w związku z tym ja uważam, dopóki my jasno się nie odniesiemy, jakie postawy w okresie PRL-u były słuszne, to będziemy mieli ten problem. Tak samo jak ostatnio był problem w kwestii ustawy degradacyjnej odnośnie Mirosława Hermaszewskiego. Mówiło się, on nie wiedział, więc chodzi mi o te postawy. I ja uważam, że ja prawdę mówiąc dziwię się, że IPN nie przyjął tych archiwów wojskowych. Mamy teraz skutki niszczenia tych akt. Ja sam poszukuję wiele akt w muzeach, w archiwach wojskowych i wiem, jakie to są ogromne trudności. Więc ja uważam, że też rolą IPN-u jest dokładne określenie, jakie te postawy powinny być słuszne, żeby nie było takiego później, że nie było innego wojska, ktoś lubił wojsko, więc poszedł na szkołę oficerską, tam robił karierę, i wszystko jest w porządku. A ci, którzy odmawiali, mieli odwagę cywilną odmówić, że byli szykadowani, to już trudno, to ich sprawa, Dziękuję bardzo. Już panu prezesowi przekazuję mikrofon, ale tylko mam jedną uwagę, bo mnie to jedno ubodło. Mianowicie to, że się mówi, że to było wielkie bohaterstwo, niezłożenie przysięgi. Bardzo przepraszam, ale mój dziadek służył w Polskiej Sile Zbrojnej, czyli w Polnische Wehrmacht i był lekarzem. To właśnie Polnische Wehrmacht defilowało przed Piłsudskim zaraz po odzyskaniu niepodległości. Ci, którzy złożyli przysięgę. To taka zbrodnia, że złożyli przysięgę i jednak mieli generał Haller, Józef Haller powiedział, że to jest awantura para Piłsudskiego, prawda? A potem został dowódcą Błękitnej Armii, tak? Bardzo przepraszam, ale taka analogia między PRL-em a tamtymi czasami jest chyba za daleka. A to tylko tyle. Bardzo proszę, panie prezesie. Szanowni państwo, cztery głosy i ile postulatów dla Instytutu Pamięci Narodowej. Tylko pani redaktor, my mamy wydawnictwo i my te rzeczy wydajemy, ale też nie jesteśmy jakimś przedsiębiorstwem wydawnictwem kartograficznym, prawda? I możemy zwracać uwagę na to, to jak najbardziej jest postulat słuszny, że mapy powinny być wyraźne, a tym bardziej te historyczne. To była pustka. Także nie to słuszny postulat. Wyraźniej,
Ja wiem. Ale myślę, są już wydawnictwa, które to, no to jest, no rzeczywiście, dobrze, ale to kolejna kwestia. Dobrze. Jak mówię, no to jest ważne, to całe dziedzictwo, czyli mapy, czyli te miasta, ludzie, postacie ziemi, no to jest oczywiście góry, prawda? Nie, to jest... Tak. Natomiast... Dobrze. Druga sprawa... Nie, jak najbardziej słuszny postulat. Natomiast kolejna sprawa, no, obecności w szkołach, jakichś tematów, tam 17 września, 4 rozbiór Polski, no tu jest, no myślę, to wiele zależy od nauczyciela po prostu. I dlatego my pracujemy z nauczycielami, żeby wiedza przede wszystkim była dla nauczycieli. Było pytanie o postawy, prawda, bohaterów i tak dalej. No, jeżeli przed kilku laty była taka sytuacja, że nauczyciele w jednej ze szkół, gdy była dyskusja nad patronatem, odmówili, prawda, nadania szkole imienia rotmistrza Pileckiego, ponieważ to jest polityczna sprawa. No to pokazuje, jaka jest świadomość wśród nauczycieli, ale tego, proszę Państwa, nie zmienimy systemem nakazowym, tylko no to trzeba pracować z młodymi nauczycielami. No, wiemy, jak wyglądała ta selekcja, prawda, w czasach PRL-u, końca do zawodu nauczycielskiego, że w porównaniu, jak niszczono nauczycieli tych w początkach PRL-u, którzy uczyli w szkołach, mieli autorytet i tak dalej. No to rzeczywiście wpływy Związku Nauczycielstwa Polskiego. No ale proszę Państwa, taka inicjatywa, myślę, rzeczywiście opieki nad grobami powstańców styczniowych, no to jest jakieś pole też, nie wiem, do aktywności, bo proszę Państwa, wiele takich przecież, jak mówię, mamy naprawdę młodzież bardzo aktywną. Jeżdżą na Kresy, jeżdżą pod Kostiuchnówkę, jeżdżą w inne miejsca, porządkują te miejsce. Tak samo jest tutaj, prawda, że opiekują się grobami. To jest kwestia rzeczywiście dotarcia do szkół, do nauczycieli. No, jak sami Państwo widzą, ile tych wyzwań jest, że tu nie można ustawać ani na dzień. Kwestia lektur, rzeczywiście promocji pewnych książek wartościowych. No uważam, że w szkole za mało się czyta. To jest nieprawda, że młodzież nie chce czytać. No szkoła też ma, nie bójmy się tego, no ma wymuszać pewne rzeczy. Mamy taki czas, prawda, że szybko, byle jak, prawda, bezstresowo. No nie, no od tego jest dobra szkoła, to jest ta, która wymaga. I tutaj czytanie też jest, tutaj czytaniem jest jakimś bardzo ważną kwestią. Poza tym tutaj rzeczywiście, no ta kwestia, tutaj Pan mówi, no jak to, no to są te postawy, prawda, no i wskazuje, znaczy, no to trudno nam zadekretować. Jesteśmy dekretującą prawo, tylko pewną instytucją kreującą pewne wizje przeszłości, staramy się to czynić, natomiast to państwo powinno w sposób prawny, formalny określać, czy jakaś postawa jest postawą godną kary. My możemy to napiętnować w książkach, w wystawach, w działaniach edukacyjnych, tak? Natomiast pewne rzeczy zależą od różnych innych instytucji państwa. Poza tym mamy całą masę sytuacji, w których takie dookreślenie nie jest możliwe.
Już nie chciałbym wchodzić w szczegóły, żeby nie wywoływać dyskusji, która się tutaj już zaczęła w związku ze składaniem przysięgi w lipcu 17 roku, czy nie, ale to pokazuje, jak trudno nam interpretować coś, co działo się 100 lat temu, szanowni państwo. A jak my mamy interpretować coś, co się działo 50-70 lat temu, kiedy czasami te postawy też były różne? Ale to nie znaczy, że od razu możemy je kwalifikować w taki czy inny sposób. To jest kwestia dyskusji. Ja jeżeli mogę, przepraszam, bo tu pojawił się bardzo słuszny postulat związany z publikacjami dla młodych ludzi. Szanowni państwo, mamy kilkanaście lat istnienia Instytutu Pamięci Narodowej. Normalną rzeczą jest, że kiedy powstaje taka instytucja, która ma zadanie badanie przeszłości, to w określonych, no niestety ustawowo również ramach, to cały potencjał intelektualny tych pracowników Instytutu Pamięci Narodowej przez tych kilkanaście lat, znaczną część z tych kilkunastu lat, był skierowany na badanie tej najnowszej historii Polski. Przecież my jeszcze jesteśmy daleko od sytuacji, w której moglibyśmy powiedzieć, że o tym PRL-u czy nawet o II wojnie światowej, wiemy wszystko. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, mimo że kilkanaście lat cały reflektor potencjału intelektualnego IPN-u jest skierowany na te badania. I dzisiaj, od kilku lat, pojawia się w łonie IPN-u pewien nurt związany z publikacjami adresowanymi do ludzi młodych. Popularyzacją. To są te komiksy, które fantastycznie wykreował oddział warszawski. Ale nie tylko oddział warszawski tym się zajmuje. To są te gry, o których państwu wspomniałem. Ja przez jakiś czas miałem epizod pracy w oddziale białostockim Instytutu Pamięci Narodowej i tam zaczęliśmy taką historię, taki cykl wydawniczy, mam nadzieję, że mój następca to jak ktoś tam kontynuuje, historię z tej ziemi, czyli niewielkie, kilkunastostronicowe książeczki dla dzieci, prostym językiem napisane z obrazkami, które opowiadały a to o proboszczu ze Starosielc, który założył w 1919 roku jakąś tam spółdzielnię, a to o darze wotywnym na rzecz niepodległej Rzeczpospolitej, jakim był Kościół Świętego Rocha w Białymstoku, a to o prezydencie Kaczorowskim, który wszak z Białegostoku się wywodzi i tak dalej. Ale w tych książeczkach na ostatniej stronie był tekst zatytułowany Szanowni Rodzice, żeby nie tylko dziecko mogło tą książeczkę przeczytać, ale rodzic przy okazji też się czegoś dowiedział. Wiem, że analogiczne wydawnictwo, taka kolorowanka bardziej, z tekstem chyba legionowej piosenki, niedawno ukazało się w Lublinie. A więc te prace też się podejmuje, choć ma pan zupełnie słuszność, że one są w dużo bardziej wąskim, ograniczonym zakresie i tu jeszcze dalej jesteśmy od tego stanu, który chcielibyśmy osiągnąć. Jeżeli w ogóle przy naszej działalności znajdziemy taki moment, w którym powiemy, załatwione, zrobiliśmy wszystko, nigdy tego nie będziemy mogli powiedzieć. Zarówno jeżeli chodzi o badania, bo każde pokolenie poznaje na nowo tą historię. Inaczej odczytuje źródła. Zarówno jeżeli chodzi o działalność edukacyjną, to jest prawdziwa orka na ogorze, szanowni państwo. Ale to nie znaczy, że należy lekceważyć tą pracę edukacyjną właśnie, choć jednocześnie mamy świadomość, jak trudno jest dotrzeć do tych środowisk nauczycieli. Różni są nauczyciele. Ja jestem nauczycielem. Przez przez 20 parę lat pracowałem w szkole i znam to środowisko chyba z poziomu mojego miasteczka, jak mało kto. Wiem, że są bardzo różni nauczyciele, tak jak różni są lekarze, różni są, nie wiem, policjanci, prawda? Dokładnie. Są fantastyczni wśród nich ludzie. Fantastyczni. Ale są też tacy, którzy pójdą na łatwiznę. To jest tak jak w każdej innej profesji. Dotrzeć musimy i do jednych, i do drugich. Kilka lat temu w Olsztynie ściągnęliśmy fantastyczną, to tak trochę a propos tematu Wołyńskiego, wystawę o ludobójstwie ukraińskim przygotowaną przez oddział lubelski. Szanowni państwo, ile my mieliśmy problemu, żeby znaleźć szkołę, która tą wystawę przyjmie. Wreszcie udało nam się trafić do jednej ze szkół. Dyrektorka przyjęła i powiedziała, ale to takie może byśmy zaprosili kogoś, kto by tak trochę inną opinię o tym powiedział. Mówię, szanowna pani dyrektor, ale przecież ta wystawa składa się z samych ukraińskich dokumentów.
Ja nawet nie krytykuję tej dyrektorki. To pokazuje, jak z pewnymi treściami trudno się przebić, nie tylko dlatego, że ktoś ma złą wolę. Po prostu pewne prawdy, które są prawdami wcześniej wielu osobom nieznanymi, wydają się jak bajka z księżyca, nierealne, nieprawdziwe, to jest nieprawda. Albo jeszcze gorzej, prawda gdzieś musi być po środku. A nie zawsze tak jest, prawda? Zgadzicie się państwo ze mną? Tam, gdzie się ją uda znaleźć. Więc szanowni państwo, to są te wielkie wyzwania, nie tylko dla Instytutu Pamięci Narodowej, ale też dla wszystkich środowisk, które z tym naszym instytutem próbują i chcą i powinny współpracować. Bo my sami jesteśmy jak wyspa. Dopiero w kontakcie ze środowiskami kombatanckimi, oświatowymi, z środowiskami takimi aktywistów społecznych, jak i historyków, regionalistów i tak dalej, dopiero wtedy powstaje taki naturalny obszar naszego oddziaływania, który ma znacznie większy rezonans, niż gdybyśmy tylko zamykali się w sobie, bo to jest najprostsze. Na szczęście w IPN-ie ja takich postaw nie zauważam. Dziękuję. Znaczy, szanowni państwo, no mamy rzeczywiście do czynienia z taką sytuacją, którą myślę, pan poseł Zybertowicz dobrze zdiagnozował. Właśnie archipelagów polskości. No wiele jest takich środowisk jak państwa. Musimy tą pracę podjąć, prawda, żeby gdzieś to zaczęło się łączyć, żeby te archipelagi przekształciły się w kontynenty, prawda, i w duży kontynent. Natomiast rzeczywiście trzeba docierać do pojedynczych osób, prawda, do pojedynczych nauczycieli. Czasami oni są osamotnieni w szkole, ale oni to robią, prawda. Oni oddziałują na młodzież. Tutaj aktywności jest rzeczywiście bardzo dużo. Tylko, proszę państwa, można tak. Można być nauczycielem i można przyjść do szkoły, odprawić lekcje i pójść do domu. A można pójść do tej młodzieży i powiedzieć, słuchajcie, ale tam są groby powstańców styczniowych. Czy jest taki? Może będziemy się im opiekować, może znajdziemy jakieś materiały o tym człowieku, kto tam leży, kto to był. Dlatego my to chcemy. My mamy taki program, właśnie konkurs. Proszę państwa, świetne prace przyszły. To jest ta wielka nadzieja. Niezwyciężeni, na kanwie tego filmu Niezwyciężeni 2018. Jest 88 tysięcy naszych przodków, którzy otrzymali krzyż i medal niepodległości za zmaganie o niepodległą Polskę. I taki konkurs ogłosiliśmy młodzieży, ponad 300 zespołów w tym pierwszym, w środku roku szkolnego, więc to dla nas jest bardzo dużo, bo my się, jak to na początku roku szkolnego będzie jeszcze więcej, szukajcie tych osób wśród waszych przodków, tam z rodzin, absolwentów szkół, miast i są młodzież na smartfonach, na iPhone'ach, króciutkie takie filmiki przysyła. Młody chłopak stoi, mówi, szukałem tego bohatera, znalazłem, chyba wnuka doszedł. I ten człowiek opowiada, mój dziadek tam walczył gdzieś tam pod Warszawą z bolszewikami. I później pokazuje z szuflady wyciągnięty, tu jest ten krzyż niepodległości, to jest tak. I potem idzie na cmentarz, o tu on jest w tym grobie. Ten nasz bohater, jestem dumny, z Polski chłopak kończy chwała bohaterom. I to jest, no na takich, to jest mało widowiskowe. I dzisiaj media takimi tematami nie będą zainteresowane, ale w tym młodym człowieku coś się obudzi, coś zostanie. Jeżeli my wpłyniemy, nie wiem, na 1000, na 2000 ludzi w skali prawie 40-milionowego narodu, to myślę, że już będzie dużo, bo to nie masy, ale jednostki, wybitne jednostki, proszę państwa, tworzą historię. Za chwilę Paweł Zdun, tylko bardzo proszę, żebyś taką samą dyscyplinę jak przy megafonie, jak zbieramy na pomniki smoleńskie, dobrze? Czyli króciutko. Potem Ewa Zatoń i potem pan Abraham i jeszcze o pani, dobrze? A za chwileczkę panów. Bardzo proszę, Paweł. Paweł Zdun, Ruch Kontroli Wyborów. Przede wszystkim, panie prezesie, jak na nic innego nie starczy czasu, to chciałbym na pańskie ręce dla wszystkich pracowników Instytutu Pamięci Narodowej złożyć moje ukłony i podziękowania za pracę i
zwłaszcza tych pracowników, których nie widać, bo prezesa, wiceprezesów to widać, dyrektorów widać, a tych szarych pracowników nie widać. Szczególnie im na pańskie ręce za tę wielką pracę. A co do tego, bo tak chciałem pytać o sukcesy, o porażki, ale to już pan prezes powiedział. Bardziej mnie interesowało może coś innego. To znaczy, jak pan prezes widzi dzisiaj, ewentualnie to, czego pan prezes by sobie życzył, współpracę z innymi instytucjami na rzecz czegoś, co bym nazwał odbudową pamięci narodowej, z tym, że wykraczając poza ramy ustawowe, nie tylko pamięci narodowej tej ograniczonej tutaj w tych ramach czasowych, ale tego całego ponad tysiącletniego, 1052-letniego okresu. I nawiązując do tego, co pan powiedział o filmach, chciałem może pana zarazić, bo próbuję różnych ludzi odpowiedzialnych w Polsce za kulturę i za zwłaszcza pamięć zarazić takim pomysłem, żeby przygotować się na 1100 lat państwa i chrztu polskiego, żeby na tę rocznicę przygotować, bo to jest jeszcze 48 lat, sporo czasu, żeby przygotować może, mój pomysł jest, żeby przygotować 110 filmów, w tym 10 wielkich. Ale do tego jest potrzebna współpraca wszystkich instytucji, które jakoś w sferze czy to pamięci, czy to kultury, czy edukacji pracują. Może Instytut Pamięci Narodowej by zaczął, zainicjował taką inicjatywę, bo dotychczas jak próbowałem, czy to z Ministerstwa Kultury, czy Edukacji, to jakoś właśnie mamy ważniejsze zadania. Sprzedaję taki pomysł. A taka drobna rzecz, pytanie, czy to państwo robią w kontaktach z młodzieżą, bo dobrym nośnikiem naszej pamięci narodowej są nasze pieśni. Czy państwo już prowadzą, jeśli nie, to bym zachęcał, żeby wprowadzić na przykład w tych przystankach historia, spotkania i uczenie się tych, zwłaszcza tych najpiękniejszych polskich pieśni narodowych. Bo to jest świetny nośnik naszej historii. Ja taka dama nie jestem wielka. Witam serdecznie, Borowska Magda. Ja chciałam się zapytać, słuchając tutaj panów, o edukacji na różnych poziomach, przedszkolne, warsztaty naukowe, różne formy stosowane. Nie znam zasięgu tych działań, czyli w jakich grupach ilościowo jesteście państwo jako instytut możliwi do realizowania tych form wszystkich. I chciałam się zapytać, czy stosujecie państwo taką formę weryfikacji tej wiedzy, czyli ewaluację tych działań edukacyjnych. Na ile jesteście skuteczni po prostu? Na ile te treści docierają i czy takie badania są prowadzone? Dziękuję. Mariusz Patej, Instytut Rybarskiego. Ja chciałem zadać pytanie dotyczące powiedzmy działań na rzecz powiedzmy pokazywania polskiego punktu widzenia na historię. Znaczy ja mieszkając 9 lat za granicą spotkałem się z takim zderzeniem narracji historycznych, często nam wrogich. Bardzo często pojawia się taka pokusa używania logiki odpowiedzialności zbiorowej w kontekście narodu polskiego, w kontekście na przykład polskich formacji zbrojnych. I brakuje publikacji, naukowych publikacji w językach obcych, w języku angielskim, hebrajskim, rosyjskim, niemieckim, ukraińskim. Znaczy, myślę, że takie materiały pomogłyby społecznościom polskim mieszkającym za granicą w skutecznym prowadzeniu, powiedzmy, dialogu
czy obrony, powiedzmy, polskiego dobrego imienia. Znaczy, jeżeli będziemy mieć deficyt takich publikacji, to niestety będziemy przegrywać, powiedzmy, no, tą walkę o sympatię, powiedzmy, społeczeństw, no, które nie muszą znać naszej historii. Tak? One słuchają jakichś tam narracji prowadzonych przez, powiedzmy, różne ośrodki, niekoniecznie nam przyjazne. Dziękuję. Dobry wieczór, Józef Menes. Chciałem spytać, czy IPN zaangażuje się w sprawę związaną z odzyskiwaniem dokumentów o zbrodniach niemieckich na terenie Polski w czasie okupacji. Od końca lat 60. do początku lat 2000. te dokumenty niestety w oryginale były przekazywane do centrali w Ludwigsburgu. Później, nawet przez pierwsze kilka lat istnienia IPN-u, w dalszym ciągu to było realizowane pod hasłem, że to są dokumenty, które pomogą skazywać niemieckich zbrodniarzy wojennych. Później zapanowało kilkanaście lat ciszy. Nie wiadomo w tej chwili, gdzie te dokumenty są. To jest kilkadziesiąt tysięcy dokumentów, mikrofilmów o zbrodniach popełnianych na terenie Polski. I czy IPN włączy się w próby odzyskania tych dokumentów ze strony sądów niemieckich? Wiem, że to jest trudne, ale kto nie spróbuje, ten nie uzyska sukcesu. Dziękuję. Maryla Ścibor-Marchocka, Stowarzyszenie Nowina Ostoja, a także Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych. Panie prezesie, oczywiście nie jesteście instytucją, która może wszystko, ale myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie każdy, ile tylko może, powinien pracować. Co do tej kultury, to nie jest tak, że nie ma powieści, to nie jest tak, że nie ma filmów, że nie ma scenariuszy filmów, że nie ma takich rzeczy. Jest cały czas olbrzymi problem z przebiciem się z twórczością, która jest, mówi o polskiej historii, która mówi o Polsce. Jest cały czas problem z przebiciem się. Tutaj chyba sztandarowym przykładem jest Bogdan Urbankowski i to, że jest bardzo mało znany. Notabene jego Czerwona Msza mówi o tym, o czym pan przed chwilą mówił, czyli o tej podmianie elit. Chyba lepszego wykładu nie ma. Nie wiem, na ile taki postulat byłby do zrealizowania, ale może by się, ponieważ jednym z problemów, to oczywiście są teraz ogłaszane różne konkursy i tak dalej, natomiast na nasze nieszczęście bardzo często w jury tych konkursów siedzą ludzie, którzy są skompromitowani i którzy po prostu są z innego sposobu myślenia. To jest ten sam schemat, w czasie którego film, właściwie teatr telewizji o Pileckim, dano zrobić Bugajskiemu, który po raz pierwszy usłyszał, że istniał taki Pilecki, w momencie, kiedy mu zaproponowali kasę. Nieprawda, że nie ma ludzi nieutalentowanych po tej stronie. Może by to się dało rozwiązać, bo bez kultury będzie bardzo ciężko. Ale może by to się dało rozwiązać w ten sposób, żebyście państwo mogli, ja wiem, że to też jest kwestia pracy i to też jest kwestia oddelegowania kogoś choćby w biurze edukacji do tego, ale może byście byli w stanie zorganizować coś takiego jak rekomendacja pewnych tekstów, bo są też małe wydawnictwa, które byłyby może i chętnie coś wzięły, gdyby wiedziały, że taka rekomendacja jest. Natomiast tłumaczyć się, że się ma na przykład 50 lat, czy tak w przypadku Urbankowskiego prawie 80 i się coś już w życiu napisało i może się coś wie, no to tak trochę trudno. I drugi postulat, który gdzieś tam się coś tu przewinęło takiego, może warto zrobić na stronie listę polecanych lektur, niekoniecznie świeżo wydawanych, niekoniecznie takich, które są w tej chwili. Do tego, o czym pan mówił, 17 roku i zbrodni sowieckiej i zła, nie ma lepszego wykładu niż Kosak Szczucki i Pożoga. Tam jest doskonale opisany mechanizm.
Kosak-Szczucka jest znowu wyrugowana z naszej historii, więc może warto choćby rekomendacje takich nazwisk, takie rzeczy, bo ludzie szukają, młodzi ludzie również szukają. Jeśli im nie damy chociaż wskazówki, to nadal będą błądzić. To tyle, dziękuję. Troszeczkę jest taniej niż wydać w formie papierowej i łatwiej byłoby Polonusom dotrzeć. Oni tego też potrzebują bardzo. Szanowni Państwo, tak najkrócej jak można, żeby to wszystko zebrać. Ja muszę jednak parę zdań, prawda, czym był od początku Instytut Pamięci Narodowej. Myśmy przejęli te ponad 90 kilometrów akt po komunistycznej bezpiece. I to było zadanie Instytutu Pamięci Narodowej. Powstało archiwum, powstało Biuro Edukacji Publicznej. W tym biurze byli naukowcy i ludzie, którzy się edukacją zajęli. I zadaniem tych ludzi było zbadanie tego w sposób naukowym, opracowanie, zobaczenie, co tam jest, upowszechnienie tego i spopularyzowanie. I trzecim biurem była komisja ścigania. To, co czytałem tutaj w preambule, żeby ścigać zbrodnie, przestępstwa. I to były zbrodnie sowieckie, zbrodnie niemieckie, prawda, i zbrodnie ukraińskie, i zbrodnie komunistyczne. I to robiono w zależności, czy sprawcy żyli, nie żyli. Ponad 1000 śledztw podjęto. I proszę Państwa, działając to Biuro Edukacji Publicznej, popularyzując tą historię, i zaznaczam, że naszym ustawowym okresem działalności był rok 1939 do 89, czyli okupacja niemiecka, sowiecka i komunizm, prawda? Tym mieliśmy się zająć, ale to Biuro Edukacji Publicznej, popularyzując to, wydając książki, jakoś tak samo z siebie, bo to pokazuje, dziękuję, to odnoszę się do tych podziękowań dla pracowników, bo to jest, myślę, to zawsze to mówiłem, największy kapitał to są pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. No może nie wszyscy, ale zdecydowana większość, ludzie z pasją. I stąd to oni wymyślili, że to zróbmy komiksy, to zróbmy gry, to zróbmy puzzle dla dzieci. I to ta sfera edukacyjna, gdyby tak się wyemancypowała, taką skalę przyjęła, że no potem to podzielono właśnie 2 lata temu na Biuro Badań Historycznych, czyli taki zespół naukowy i ten edukacyjny. To nie jest zbyt szczęśliwe rozwiązanie, ale jest, prawda? A ta działalność edukacyjna, no nie naukowo, bo Biuro Badań Historycznych jest instytutem naukowym, prawda, zajmujący się tym tematyką, no, zyskała taką renomę, że proszę Państwa, do nas przyjeżdżają z Korei Południowej. Jak my to robimy? Przyjeżdżają Słowacy, Węgrzy, ta oferta edukacyjna. I to robimy. I teraz, proszę Państwa, no, inicjowaliśmy powstawanie filmów i tak dalej. To była ta nasza aktywność. Przed 2 laty rozszerzono na ten 1917 i zaczęliśmy, że tak powiem, skupiliśmy się, to jest najważniejsze, niepodległość w tym momencie. Ale rzeczywiście, ja też uważam, i takie jest moje przekonanie, znaczy my zbytnio patrzymy tutaj tak krótkowzrocznie. To jest pomysł do przemyślenia, na wiele dekad do przodu. U nas nie ma takiego myślenia. Tak, nie ma myślenia na pokolenie, na dalekosiężne cele, nie ma jakiegoś wypracowania, jakiejś strategii, działalności takiej wspólnotowej. Zbyt wiele jest takiego no, instytucjonalnego, bym powiedział, indywidualizmu, prawda? A powiem tak i więcej nie powiem. No, nas nie wszyscy też lubią po prostu. No i to tak jest. I tak to też wygląda. I proszę Państwa, śpiewniki robimy i śpiewamy i w oddziałach. I w ubiegłym roku to rocznica bitwy pod Monte Cassino, 18 maja, to było śpiewanie tych piosenek z drugiego korpusu tutaj na Marszałkowskiej. To robimy. Ale też chyba mamy po prostu. No, my mamy 11 oddziałów w Polsce, że tak to jest nie edukacja przez śpiew. Śpiew, proszę Państwa, umarł w Polsce.
Niestety, myśmy byli, powiem tak, rozśpiewanym narodem, prawda? Od kolęd po pieśni różne nie ma, nie wiem, i to jest wielka strata. Może lekcji, ale to jest, proszę Państwa, dochodzimy do najważniejszego momentu. Instytut Pamięci Narodowej nie zastąpi szkoły. My mamy naprawdę ograniczone. Proszę Państwa, my mamy 2300 pracowników. Blisko połowa, około 900 to są archiwiści. Ci, którzy skanują te dokumenty, udostępniają teraz, prawda, te zaświadczenia wszystkie do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW dostali na kilka miesięcy na 200 tysięcy, prawda, tych zapytań w sprawie dezubekizacji. Gigantyczna praca to jest, i oni to zrobili. Ustawa kombatancka, to jest, można powiedzieć, taką działalność brzydko, powiem, usługową, wykonywanie ustaw, proszę Państwa. W Biurze Badań Historycznych jest no, ponad 150 osób, ten instytut. No, to jest na całą Polskę. Podobna liczba, no, to jest w Biurze Edukacji Narodowej. To jest ta siła, plus administracja, plus kilkadziesiąt osób w Biurze Upamiętnień. Tak to, proszę Państwa, wygląda. I to jest, my to robimy, bo zdecydowana większość naszych pracowników wie, czym jest polska racja stanu, i my rzeczywiście czasami się zdobywamy na potężny wysiłek. Byliśmy, tu powiem, jedyną instytucją, która przygotowała coś, bo tak chcemy, żeby tak instytut działał. Możemy się spotkać, porozmawiać. Nie, ma być książka, ma być wystawa, ma być film, ma być strona w internecie. Konkretna rzecz, proszę Państwa. Jest rocznica katyńska, my wydajemy raporty Madena. Jedyni byliśmy. Pierwszy tom, drugi tom, co roku. Jest pierwszy Narodowy Dzień Pamięci Polaków Ratujących Żydów. My mamy, proszę Państwa, wystawa Polacy Ratujący, znaczy Żegota, Rada Pomocy Żydom, i to pokazujemy w siedzibach wojewódzkich poczt polskich, żeby masowo dotrzeć. Mamy, proszę Państwa, spot po polsku, po angielsku o rodzinie umów, które się rozchodzi tam w setkach tysięcy w internecie. Mamy dodatek do prasy regionalnej, 250 tysięcy nakładu dodatku, który dotarł tam w ten dzień, prawda, do kilkudziesięciu tytułów tych regionalnych. Sesję naukową, no tak to wygląda, proszę Państwa. No i czy my, no nie wiem, nie robimy ewaluacji. My nie jesteśmy szkołą. My się skupiamy, proszę Państwa, na pomocach edukacyjnych, na przygotowaniu tek edukacyjnych, stron internetowych. Nie zastąpimy szkoły, nie zastąpimy przedszkola. Ja mówię, nie, nas zapraszają do szkół. Ale jeżeli w oddziale danym jest, nie wiem, sześć osób, siedem, i proszę Państwa, województwa potężne są, przecież mamy strukturę sądów apelacyjnych, potężne województwa, siedem osób, każdy chce, żeby ci z IPN-u przyjeżdżali. Każdy, to nie jesteśmy, niech przyjadą nauczyciele w jedno miejsce, zrobimy im całodniowe warsztaty, niech przyjdą przedszkolanki, damy im te puzzle, prawda, czy w taki sposób. No mówię, no jesteśmy dużą instytucją, ale też mamy ograniczone możliwości. I tego jakoś nikt nie chce też na zewnątrz, prawda, dostrzec, że my, powiem tak nieskromnie, dużo robimy, no ale nie, dyskusja z Państwem pokazuje, jak ogromne są oczekiwania. My też nie zastąpimy całych wszystkich instytucji państwa polskiego. No musi tu być współdziałanie, ale fundamentem jest porządna szkoła po prostu. To jest ten... Już panie będą pytać. Co to jeszcze po angielsku? Książki po angielsku, proszę Państwa, no robimy to. Robimy, są w cyfrowe wydania w internecie. Wysyłamy książki na zagranicę. Tu jest pewien problem, to jest takie hasło, wydanie książek. Myśmy wydali kilkaset tysięcy na Światowe Dni Młodzieży takich krótkich informatorów, przewodników po historii Polski w 8 podstawowych językach. To się rozeszło, teraz to dystrybuje MSZ. Mamy przygotowane, to myślę, w ciągu kilku tygodni ukaże się taka książeczka, kilkadziesiąt stron, skrót historii Polski w czasie II wojny światowej. Angielski, niemiecki, francuski, prawda, portugalski, hiszpański, te rosyjski, prawda, te podstawowe języki, żeby one były w konsulatach dostępne, żeby w placówkach Polski zachodniej.
To już jest, można powiedzieć, złamane tam mapy, to jest, to będzie. To będzie jakieś kilka. Proszę Państwa, ale jest jeszcze też taka kwestia. Myśmy jednak byli zawsze skierowani, że tak powiem, ta nasza działalność za granicą. To też jednak było w pierwszej mierze do środowisk polskich, do Polaków. Do Polaków to my też, no to do innej trzeba wrażliwości, prawda, czy jakiejś strategii, żeby docierać do przedstawicieli innych, w innych państwach. To tu jest, proszę Państwa, potrzebna strategia. Czy budowa polskiego lobby. To się nie zrobi w tydzień, tego nie zrobi IPN. Tu trzeba stypendia na uczelnia. Tu trzeba jakieś zapraszać dziennikarzy, ludzi wpływowych do Polski. No proszę Państwa, mówię czasami gorzkie słowa. No w Stanach Zjednoczonych jest 10-milionowa formalnie, prawda, społeczność polska, i gdy my tam przyjeżdżamy, to oni mówią, no a kiedy napiszecie, prawda, historię porządną Polski, bo na półkach, prawda, we wszystkich księgach nie ma ani jednej polskiej książki, tylko są książki typu Grossa. To jest ten główny nurt, a młodzież, która się, prawda, na lekcjach, wczoraj był taki młody chłopak, czy przedwczoraj z Francji, pan prezes Pytma go przyjął, który na lekcji wstał, powiedział, nie, Polacy nie współuczestniczyli, nie byli współprawcami razem z Niemcami. Cała młodzież, nauczyciele przeciwko nim, rodzice wzywani, to samo w Stanach Zjednoczonych, bo takie są treści w podręcznikach. Bo proszę Państwa, to są lata, to są dekady zaniechań. Tego nie zrobi w pół roku, w rok Instytut Pamięci Narodowej. Proszę Państwa, my musimy budować polskie lobby. To, przepraszam, te setki tysięcy aktywnych naszych rodaków za granicą, to oni nie mają swoich przyjaciół, prawda, na uniwersytetach, wśród dziennikarzy. Szanowni Państwo, jeżeli my wyjedziemy jeszcze pod logiem Instytutu Pamięci Narodowej w Stanach Zjednoczonych, to jest historia Polski, no przez nas zostanie odrzucona. To musi napisać człowiek stamtąd, z autorytetem stamtąd, który będzie w jakiś sposób przekonany pozna Polskę. Ja mówię, to jest najprostsze, proszę Państwa. Wiemy, jak wygląda ta sytuacja we Francji, jaka skala niechęci jest, jak jest to każdy, ale to zawsze tak było. Ja mówię, spokojnie to trzeba przeczekać i tym się nie przejmować, bo jesteśmy po prostu dla wielu środowisk antysemitami. I robić swoje, proszę Państwa, robić swoje, ale tu nie może być bierności. Tylko proszę Państwa, wystarczy zaprosić, niech wylądują na Okęciu, nie przez Ameryki ludzie, z innych państw, i niech przejadą się sami po Polsce, niech zobaczą ten naród, to państwo, że to jest, że tutaj, że to jest cała ten system kłamstwa po jednej takiej wizycie legnie w gruzach. Trzeba Polskę pokazać. Już Państwa dopuszczam do głosu, tylko ja bardzo proszę, żebym raz na, nie wiem, 15 głosów mógł coś powiedzieć króciutko. Panie prezesie, panie dyrektorze, proszę Państwa, jeżeli jesteśmy już przy temacie na przykład jedwabnego, to mało brakowało, a kampania negatywna przed objęciem przed pana urzędu by panu pewnie stanęła na drodze, prawda? Pamiętam, jak pan profesor Jan Zaryn pana bronił. Pan ośmielił się powiedzieć, że zbrodni w Jedwabnym dokonali Niemcy, tak? Ja tutaj mam, tylko włożę okulary, sekundę, i tu mam takie bardzo krótkie świadectwo księdza z Jedwabnego właśnie. Tylko to klecha, tak? To ksiądz, to nie można go słuchać, ale proszę bardzo, magister Edward Orłowski, proboszcz parafii Jedwabny i dziekan dziekanatu Jedwabne, ulica Poświętna 4, spisał te zeznania 10 czerwca roku pańskiego 2001. I tutaj ksiądz pisze, że znał księdza, który wtedy był wikarym. Dlaczego poczułem się upoważniony do zabrania głosu w sprawie mordów Żydów w Jedwabnym? Dlatego, ponieważ miałem szczegółowe informacje o przebiegu tego mordu na Żydach od księdza Józefa
Kęblińskiego, który opowiadał mi o tym wielokrotnie. Dzięki temu czułem się świadkiem pośrednim, to już oszczędzę Państwu szczegółów, ponieważ ksiądz Kębliński znał język niemiecki i z konieczności stawał się tłumaczem między Polakami, Niemcami, Żydami i Niemcami. Dowiedział się ksiądz Kębliński od Niemców, że Żydzi będą zniszczeni, bo jeden z żandarmów udzielił informacji, że przyjechało do Białegostoku komando w liczbie 240 Niemców, które zrobi porządek z Żydami. Ksiądz Kębliński próbował tłumaczyć, że może jednak udałoby się ocalić tych Żydów. Żydzi nawet chcieli zebrać kosztowności czynem przekupienia Niemców, ale Niemcy oświadczyli, że to jest niemożliwe. Powiedzieli, że tam, gdzie stąpnie stopa żołnierza niemieckiego, Żyd nie ma prawa żyć. Ksiądz Kębliński ostrzegł niektórych poważnych Żydów, mógł o tym powiedzieć tylko tym, których uważał za zdolnych do dyskrecji, bo inaczej sam zostałby rozstrzelany. I tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, Panie Prezesie, Panie Dyrektorze, jak długo jeszcze będzie pokutować w Polsce wersja ubecka sądów, prawda, na niewinnych ludziach? Wiemy, że tego dokonali Niemcy. Ja miałem zaszczyt i szczęście znać profesora Tomasza Strzembosza, pochodzimy z tego samego Józefowa, woziłem go aż do Ostrołęki na wykłady. Zbierał akurat materiały o młocie wtedy, to już późniejsza historia. I pan profesor Tomasz Strzembosz powiedział, tam jest 200 szkieletów. Ja chciałem zadzwonić do pana profesora, powiedzieć, powinien pan grać w totolotka, bo okazało się, że akurat 200, ale niestety umarł. Proszę państwa, i prowokacja kielecka, to samo. Źródła ubeckie, tak? Źródła sądów nad ludźmi niekoniecznie najbardziej winnymi. Przecież to była prowokacja NKWD. Nie wiem, czy jeszcze pokutuje w szkole popiół i diament, ale w telewizji tak. Ten film cały czas pojawia się w telewizji i nie ma żadnego komentarza, ani przed filmem, ani po filmie, poważnych historyków. Jak to było naprawdę, że ten szlachetny towarzysz Szczuka to naprawdę w Ostrowcu Świętokrzyskim był to Swołocz, który został mianowany sekretarzem partii w Kielcach, a nie miał akurat garnituru, to poszedł obrabować wdowę. Wpadło dwóch hakowców, zawołali ręce do góry, on pierwszy otworzył ogień, na szczęście niecelnie padł, prawda? I potem są te losy prawdziwego Maćka Chełmickiego opisane. Ale nam się wciska ciągle ciemnotę. Mamy klękać przed Andrzejewskim, mamy klękać przed ubeckimi wyrokami. Jak długo jeszcze, panie prezesie? Sami Państwo widzą, proszę Państwa, długo jeszcze, bo proszę Państwa, dziesiątki lat wtłaczano w umysły. To była operacja, proszę Państwa, rozpisana. No pan minister sprawiedliwości, to tutaj Instytut Pamięci Narodowej jest poza tym. Proszę Państwa, ja jedna sprawa, gdyby nie okupacja niemiecka, gdyby nie Niemcy, to w Jedwabnym by się nie wydarzyło. Ja dzisiaj nawet o tym, proszę Państwa, mówiłem. My sobie nie zdajemy sprawy z jednej rzeczy, proszę Państwa. Jedwabne stało się symbolem na całym świecie. Proszę sobie wyobrazić, ja zawsze wstaję w obronie mieszkańców Jedwabnego, ponieważ to była ziemia, to wystarczy raporty przeczytać NKWD o bardzo silnym oporze antysowieckim, prawda? Cały powiat, okolice, Podlasie, prawda? Zawsze wierne Rzeczpospolitej. I teraz, proszę Państwa, to jest jakaś stygmatyzacja. Proszę sobie wyobrazić, z paszportem Państwo wyjeżdżają gdzieś na lotnisku w Stanach Zjednoczonych, Państwo są z Jedwabnego. Bo to nie jest Auschwitz, jest obóz, tylko ci mieszkańcy zostali wszyscy po prostu. Nigdy nie mówimy, że tam nie było garstki jakieś po prostu, ale inspirację do tej zbrodni, proszę Państwa, dali Niemcy po prostu. Bo Niemcy tam wkroczyli dwa dni, później przez te dwa dni nic się nie działo. I to też ci, którzy krzyczą o tym Jedwabnym, to proszę też wziąć pod uwagę te pokolenia, które żyły tam później i dzisiaj, prawda, i są obarczone
tą winą. Natomiast proszę Państwa, no, lata naprawdę, bo to proszę Państwa, co z żołnierzami wyklętymi. No przecież ich mordował aparat bezpieczeństwa, ale o ile liczniejszy był ten aparat propagandy literacko-dziennikarski. No przecież miliony stron chyba zadrukowanych w gazetach, w książkach, żółte tygrysy, zadawanie tej śmierci cywilnej. No przecież jeżeli to trwa przez dziesiątki lat, ile karier na tym powstało, filmy i tak dalej, tytułów profesorskich, ile karier naukowych. No proszę Państwa, to się tak łatwo, jak mówię, z tego się nie wychodzi. Nie wychodzi. Moja taka jedna znajoma mówi, że niestety komunizm jest tak diabelskim systemem, że z niego nie wychodzi się nigdy. No. Musimy próbować, ale to jest proces długi, jak ktoś powiedział, z takiej opresji, z takiego totalitaryzmu, prawda? Tak, przecież Państwo doskonale wiecie, jak on uderzał, prawda, jak celnie, prawda, uderzał w człowieka trwał 44 lata, prawda, że to tyle co najmniej musi trwać ten czas wychodzenia z tego, a mówię, a te 30 lat, które minęło, no to ja nie wiem, czy to można tak wszystko liczyć, bo obrońców prawda, tamtego systemu przez te lata nie brakowało i niestety, co jest, to też było bardziej, co było myślę, co przyniosło o wiele gorsze skutki, nie obrońców wywodzących się z tamtego systemu, ale z tych ludzi, którzy kiedyś chodzili ze znaczkami Solidarności. Proszę Państwa, pan dyrektor upomniał się o młodzież, a to się panie zaraz pobiją, to może pani w okularach. Bo jest, szanowni Państwo, jest długi dzień, także my możemy długo siedzieć. Myślę, że kiedyś jeszcze do Państwa przyjdziemy, bo jeżeli jest tak duże zainteresowanie, że Państwa nie znudzimy. To ja mam tylko takie osobiste pytanie do pana prezesa. Czy pan się bardzo śpieszy do domu, dlatego że pewnie małżonka akurat pisze kolejną książkę, to może jej nie przeszkadzać. A w Krakowie, tak? W Krakowie. Aha, no to spokojnie. To proszę bardzo, pani w okularach. Beata Trochanowska, Instytut Rybarskiego. W jaki sposób budować zaufanie wśród młodzieży do takich instytucji jak IPN, do wartości cywilizacji łacińskiej, gdy jest zalew antywartościowej propagandy, która zniechęca młodzież do zajmowania się sprawami narodowymi i po prostu no te antywartości są dla młodzieży bardziej atrakcyjne. Co IPN zrobi, żeby to odwrócić? To może pan prezes będzie uprzejmy, bo ja się odniosę. Tak, dobrze. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jakby odnieść się do tego, co pan powiedział o genezie zła, co było bardzo istotne i że to zło jakby pączkuje dalej, rozprzestrzenia się w sposób systemowy. I tu chodzi o młodzież. Młodzież, aktualne pokolenia 30-latków, 20-latków, 18-latków są ofiarami swoich rodziców. To rodzice są bardzo często ignorantami wychowanymi przez komunę. I bardzo istotne jest to, co pan powiedział, strategia. Ja również uważam, że to jest elementarna sprawa, tylko ona powinna się łączyć w różnych dziedzinach. To znaczy cały rząd, wszyscy ludzie władzy powinni współpracować ze sobą i jakby ta strategia powinna być spójna, jeżeli chodzi o kulturę, jeżeli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, jeżeli chodzi o Ministerstwo Edukacji, o szkoły wyższe. A mianowicie powinna powstać sieć szkół patriotycznych, to znaczy już przedszkoli patriotycznych, szkół i to powinno być organizowane w sposób systemowy po prostu i strategiczny. Te szkoły powinny łączyć i romantyzm i pracę u podstaw, to znaczy romantyzm, czyli właśnie
też rotmistrz Pilecki, generał Fildorf, Inka, Krystyna Skarbek i wielu, wielu innych. Jeżeli chodzi o nauczycieli, powinni być to specjalnie kształceni, być może przez IPN nauczyciele, dlatego że jest duża demoralizacja wśród młodych nauczycieli, którzy zostali wychowani. Ja sama wiem, jak to było, kiedy miałam do czynienia z nauczycielem, który moim dzieciom powiedział, że Łupaszko to był bandyta. I wielokrotnie, czy Hitler był rzeczywiście tylko bandytą, a może jednak był bohaterem? Takie pytanie retoryczne. Także naprawdę mamy do czynienia z jakimiś ignorantami czasami i tu chodzi o to, żeby rzeczywiście ci ludzie byli bardzo dobrze wykształceni i respektowali przeszłość, mieli szacunek do przeszłości, do tych wartości. System etyczny przede wszystkim jest najważniejszy. I w momencie, kiedy zaczniemy właśnie edukować młodzież od przedszkola poprzez wychowawców specjalnie wykształconych, to wtedy będą odpowiednie skutki, będziemy otrzymywać odpowiednie rezultaty. Kolejna sprawa jest taka, że książki bardziej trafiają jakby formy multimedialne, czyli trzeba organizować wystawy multimedialne i filmy. Skoro są pieniądze na filmy patriotyczne, dlaczego robią lewacy o kwestiach historii filmy? My róbmy te filmy, nie ci wybrani, znani reżyserzy. Młodzi ludzie, dajmy im pieniądze, niech robią i nie... Jakby zróbmy konkursy na dobry scenariusz i nawet można jakby we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi robić te filmy. Można połączyć jakby siły. Nie dość tego, należy wysyłać tych młodych ludzi, żeby kształcili Polonię. I tam również zrobić sieć szkół patriotycznych. Tylko tyle chciałam. Agnieszka Hałaburdzin-Rotkocka. Ja chciałam tak trochę nawiązać do tego, co ta pani mówiła, ale troszeczkę w innym kontekście. Dlatego, że IPN powstał po to, żeby badać te zbrodnie, odkłamać historię i powiedzieć, co dalej mówić młodzieży. I gdzie jest ta styczność? No wy nie możecie biegać, jeżeli nawet, powiedzmy, nauczycie 1000 nauczycieli, i im to wyłożycie, a jest 20 tysięcy szkół, no trochę więcej niż 20 tysięcy szkół w Polsce. To i tak to jest kropla w morzu. Jeżeli w IPN-ie jest 6 edukatorów, no to ile młodzieży może wziąć i się czegoś dowiedzieć? Nauczyciel ma być źródłem tego, co wy żeście zbadali. I teraz kwestia jest taka, jakie jest połączenie między wami a ministerstwem? Co to znaczy, że szkoła nie chce z IPN-em współpracować, ponieważ się boi jakąś wystawę zrobić. Skoro wy żeście zbadali, to gdzie jest osoba, która zdecyduje o tym, że to ma dalej wziąć i być w edukacji? Gdzie jest program edukacji? To jest miejsce, gdzie, że tak powiem, musi się znaleźć połączenie tej waszej pracy później z tym, żeby tych nauczycieli zmusić do tego, a jeżeli ktoś nie chce opowiadać o historii Polski, to nie musi pracować jako polski nauczyciel. My mamy koszmarnie dużo lewactwa, a mój syn ostatnio w pierwszej klasie liceum miał lekcję porównawczą Hitlera z Jarosławem Kaczyńskim. Gratuluję bardzo takich historyków, tak? Dlatego, że jak my mamy budować, jeżeli te dzieci spotykają się wszędzie zupełnie z czymś innym? To znaczy, my zasiejemy w jednych miejscach, a gdzie indziej będzie nam coś innego wychodzić. Bo my mamy nauczycieli, którzy fałszują historię w dalszym ciągu. Ja jeszcze może słowo, bo to samo się dzieje na Wydziale Prawa UW i podam przykład. Pierwszy dzień zajęć na Wydziale Prawa w zeszłym roku. I co się dzieje? Nie ma wykładowczyni, nagle pojawia się smutny pan, to był wykład z prawa rzymskiego, z czarnym krawatem i nie odzywa się. Siedzi szalenie smutny, po czym Wojtek zna tę historię, po czym po 15 minutach mówi studentom: przepraszam bardzo, pani wykładowczyni nie ma, ponieważ poszła na marsz, na czarny protest. Ja też bym chciał pójść, ale niestety ktoś musiał ją zastąpić. W związku z tym mam czarny krawat na znak solidarności. Ale jeżeli ktokolwiek z Państwa chce pójść, zapraszamy, usprawiedliwiamy nieobecność. A na Wydziale Prawa można mieć tylko dwie
nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu semestru. Następne zajęcia były takie same, kolejne takie same. Ostatnie były z historii, nie wiem, czy Polski. W każdym razie wykładowca, starszy pan, mówił o wielkości Marksa. I to jest autentyczna sytuacja, bo to znam to, jakby to moje dzieci były na tych zajęciach, w związku z tym nie kłamią. Jeżeli chodzi, jeszcze chcę wrócić, media, dlaczego dalej istnieje TVN? Przecież wystarczy zrobić audyt w TVN-ie i na pewno wyprowadzają pieniądze na wyspy Hula Gula i można, przecież to media robią najgorszą, niszczą jakby ten autorytet patriotyczny. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o Jedwabne, przecież wiadomo z historii, każdy, kto zna historię i czytał, doskonale wie, że przed Wehrmachtem, przed armią niemiecką kroczyły Einsatzgruppen, które miały za zadanie wyniszczanie ludności żydowskiej, eksterminację ludności żydowskiej. I to jest udokumentowane. Polacy nigdy systemowo nie dokonywali mordów. Nigdy w historii Polski czegoś takiego nie było. Chyba panowie jako historycy możecie to po... Nie było grupowych morderstw. To nie istniało w historii polskiej. I to jest podstawowy argument. To wiemy, tak. Proszę bardzo, ostatni głos. Bardzo przepraszam. Proszę państwa, ja bardzo przepraszam, szanowni panowie, macie tyle wykładów tutaj, bardzo przepraszam panów prezesów. Ja mam pytanie do szanownych gości. Kto z państwa ogląda program Historia, nadawany 23 godziny na dobę? Tam te wszystkie problemy, o których państwo mówią, są. Są i nowe, i aktualne, i stare. Dziesięciolecie obchodzi historia swojego bytu. Państwo mu powtarzają rzeczy oczywiste. Pani Kurek wydała przed chwilą książkę o Jedwabnym i tam jest cała prawda. Państwo się interesują, tylko państwo atakują po to, żeby zabierać czas. A więc oglądajcie historię. Próbujcie poglądać kulturę, a nie wszystko. Tam wszystko jest podawane. Natomiast... No właśnie, proszę państwa. I to tyle kosztuje. Te filmy są. To ja zaświadczam, mogę pokazać i udowodnić. Natomiast, proszę państwa, rzecz polega na tym, że po to wszystko zbieramy i mówimy, a nie byście tu przyszli wygadać. Chcemy coś stworzyć. A żeby coś stworzyć, to IPN sprawy nam nie załatwi. Zacznijmy sami coś robić. Zacznijmy sobą pracować i tu są szanowni profesorowie. To są dostojni ludzie, są zdolni do wielu spraw. Natomiast nie możemy im się rozstrzeniać do instytutu, który został niedawno i ma określone działania. Ja tylko powiem taką rzecz, z którą się spotkałem z Ukraińcami, bo tu państwo dużo mówią o Ukrainie. Spotkałem się z nimi wielokrotnie, bo pracowałem w Instytucie Badań Jądrowych. Proszę państwa, Ukrainiec, który był inżynierem wykształconym, który pracował w Stoczni Polskiej, odbierał statki, które po roku wracały, i wymieniliśmy całą aparaturę, cieszył się, jak to Polacy pracują na ruskich. A jak do takiego Ukraińca ja powiedziałem, da Boga, może nie powtórzę, bo już jestem zdenerwowany, wasze wielicielstwo, to chciał mnie pobić. Ja wszystkich jaśnie wielmożnych panów skoczył do mnie, wrżnęliśmy w 18 roku z pełną radością. Jak z tym człowiekiem można rozmawiać, proszę państwa? To są ludzie, którymi my jako Polacy kontaktu jeszcze nie mamy. Wszyscy tutaj mamy Ukrainie. Dobrze, ale znajdźmy kontakt właściwy. Ja bym mógł jeszcze wiele, ale bardzo dziękuję, przepraszam za oddanie głosu. Jestem bardzo zdenerwowany tą dyskusją, bo ona nie na temat cała jest prowadzona momentami. Dziękuję. Daj mi mikrofon, ja dokończę na spokojnie. Przepraszam bardzo, ale proszę. Wiesław Abraham, chciałbym powiedzieć, że ten wspaniały apel pamięci, który panowie przeprowadzili dzisiaj, no dał nam bardzo dużo do myślenia, a mnie uprzytomnił, jak wiele zawdzięczam rodzicom, moim przodkom, niektórym nauczycielom i polskim poetom, polskim kompozytorom, polskim naukowcom, polskim żołnierzom, ale także Gebetnerowi, który wydał przed wojną encyklopedię 20-parotomową, na której ja się uczyłem historii Polski, proszę państwa. Tak, na niej się uczyłem historii Polski. A pytanie jest jedno. Nie mogę się zgodzić z tym, że nastąpiła wymiana elit. To nie była wymiana elit, to była wymiana elit na przebierańców elit.
nie da się wymienić tak od sobie elity w ciągu roku na elity. Nie, my te skutki widzimy teraz. Te elity widzimy w sądach, w szkołach. To są te nowe elity, które są po prostu pseudoelitami. Przykro mi to mówić, ale ja pochodzę z rodziny, gdzie mam prawo do tego. Moi rodzice walczyli w powstaniu, a mój dziadek zginął. Przepraszam, ja celowo nie patrzyłem na zegarek, ale oddaję głos panu. To co ostatni głos pana, dobrze, bo pan ma najdłuższą rękę. Proszę bardzo. Proszę państwa, ja muszę powiedzieć, że niewiele zrozumiałem z niektórych aspektów tej sprawy. Wygląda na to, że to wszystko jest potwornie skomplikowane, lobby, wiele lat komuny. Sprawa, jeżeli chodzi o edukację, jest prosta jak cep. Jest Ministerstwo Edukacji, które tworzy podstawę programową. Nauczyciele w szkole mają obowiązek realizować podstawę programową. Wszystkie wrzutki z boku, typu tam wyjazd do Oświęcimia czy coś, jeśli nie mieści się w podstawie programowej, jest przez szkołę bardzo źle widziany, bo to gubi rytm edukacyjny. I krótko mówiąc, podstawa programowa, mamy sprawę załatwioną. Natomiast jeśli chodzi o jedwabne, sprawa prosta jak cep. Zrobiono ekshumację, trzeba odtajnić wyniki ekshumacji, kropka. Nie częściowo. Ekshumację, proszę pana, zrobiono do końca. Nie, nie. Ekshumacja jest zrobiona do końca. W Jedwabnym w pierwszym rzucie zginęło 68 osób, z tego 3 Polaków. 200 osób znalezione, ale znaleziono również łustki od MG-42. MG-42 został wprowadzony do linii około stycznia 1942 roku. A więc w Jedwabnym były 2 mordy. Jeden był z 10 lipca, a drugi późniejszy przy pomocy MG-42. No i co to kombinować? No przecież to jest prosty akcent. Trzeba to odtajnić. Przepraszam bardzo. Pan, ostatnie słowo należy oczywiście do pana prezesa i do pana dyrektora. Ja tylko powiem przedostatnie,